2017 rok był świetnym czasem dla graczy. Przez 12 miesięcy byliśmy w kółko bombardowani świetnymi, to naprawdę świetnymi produkcjami. Przez ostatnie kilka lat nie wiem, czy byłbym w stanie wskazać 5 dobrych gier danego roku. W tym nie dałem rady ich pomieścić wszystkich w 10, ani 20, ani. Ale też sporą rolę tutaj ma to, że po prostu przez ostatnie lata poza indykami w 2015 i 2016 roku grałem zaledwie w 4 duże produkcje. Nie mogłem ich ominąć po prostu. W tym roku jednak było inaczej i udało mi się ograć prawie wszystkie gierki, którymi byłem zainteresowany. Jest wiadomo kilka pojedynczych produkcji, których mi się nie udało ograć. Takie tytuły jak Noc w lesie, Nowa Persona, Xenoblades, Evil Within, Divinity. Prawdopodobnie by się na tej liście znalazły i to bardzo, bardzo wysoko, ale ani czasu, ani kasu się na wszystko nie znajdzie. Mimo wszystko, to zaledwie 12 tytułów przy kilkuset, w jakie zagrałem, z czego ponad 80 ukończyłem, więc myślę, że jestem w stanie ułożyć całkiem solidną listę moich ulubionych gier, które ukończyłem w 2017 roku. Przed wami więc całkiem solidna lista moich ulubionych 45 gier, które ukończyłem w 2017 roku. Wszystko oczywiście maksymalnie subiektywne, jak to z tymi grami w końcu bywa. Czasem zaskoczy, czasem nie zaskoczy. Jeśli gra nas wciągnie, no to będziemy ją diametralnie inaczej odbierać i nawet duże problemy wydawały się będą błahostkami, które zmieciemy zwyczajnie pod dywan. Gdy jednak się w grę nie wczujemy, każde małe niedociągnięcie może bardzo uwierać, a co decyduje o tym, czy się wciągniemy, czy się nie wciągniemy, no właściwie to wszystko. Wiadomo, podstawowa jest jakość gry, nasze osobiste preferencje, ale bywa, że nasze samopoczucie albo podejście do gry może całkowicie zmienić jej odbiór i ta sama gra ograna jednego dnia może być świetnie spędzonym czasem, a już innego nudną mordęgą. No to ten, o czym to? A no tak, 45 gier, w które granie mogę nazwać przyjemnie spędzonym czasem. Oto całkiem solidna lista moich ulubionych 45 gier, które ukończyłem w 2017 roku. Zapraszam. Na początek lekko kontrowersyjnie. Jedyna gra na tej liście, która jest powszechnie uznawana za straszny gniot. No i cóż, ja się z tym nie do końca zgadzam. Znaczy, jasne, przyznam, nie nazwałbym drugiego Outlasta może dobrą grą, ale również przyznam, że bawiłem się dwukrotnie go przechodząc milion razy lepiej niż przy przepięknym, mającym ciekawą historię i fenomenalne, wywołujące niepokój udźwiękowienie Hellblade'ie. Równie pięknym, świetnie brzmiącym, będącym dziwacznym połączeniem RPGa ze sportową grą Pyre, czy strasznie nudnym i irytującym Rime. No, okej, też pięknym i świetnie brzmiącym. Tak było. Te trzy gry mnie zmęczyły i znudziły, gdzie po przejściu drugiego Outlasta można było się co najwyżej poczuć, jakby miało się przez grę oplutą twarz mieszanku śliny i marchewki. Tej samej marchewki, którą twórcy machali przez cały czas graczowi przed twarzą, aby ją potem zjeść i go opluć. Outlast ciągle intryguje, zadaje wiele pytań, aby pozostawić je później niejasnymi, albo opowiada na nie w najmniej satysfakcjonujący sposób możliwy. Najsmutniejsze jest to, że tam głęboko w jakichś notatkach ukrytych jest zakopana całkiem niezła opowieść. Szkoda, że to, co dostajemy na pierwszym planie, jest tak bezczelnie miałkie. Czym jednak Outrun zachwyca, to przepiękną grafiką i atmosferą. Przez cały czas klimat jest gęsty, że można by go rozcinać deszczem ostrych krzyży, co? Miasteczko z dala od cywilizacji, pola kukurydzy, kopalnie pełne szaleńców. A granie zwalnia i krok za krokiem pokazuje coraz to nowe, piękne lokacje. Outrun był już niestety zajęty przez Sega, bo z pewnością tak chcieli twórcy tą grę nazwać, bo u podstaw tym właśnie jest, symulatorem gry w Berka. No i serio, to jest chyba najlepsza growa wersja Berka, w jaką grałem. Na bardziej liniowych odłamkach gry musimy szybko zauważyć, czy lewa droga jest bezpieczna, czy prawa, bo jak nas złapią, no to będzie nasza kolej, żeby ich gonić. Znaczy, w sumie to nie. Dziwne mają te zasady gry w Berka tam w Kanadzie. Ale te widoczki, gdzie na bardziej otwartych poziomach sprowadza się to często do zwyczajnego wykiwania goniącego. Zwykle łapiąc jego uwagę, obiegając jakiś obiekt i biegnąc dalej. Może to nie brzmieć super zachęcająco, ale dzięki różnorodnym sytuacjom, jeśli chodzi o ilość goniących i ustawienie miejsca, w których biegamy, jest to całkiem spoko zabawa. No i te widoczki! Dobra, musiałem się na ten temat trochę wygadać. Teraz narzućmy jednak tempo, kolejne trzy gry są króciutkimi, można by powiedzieć, symulatorami chodzenia, ale każda z całkiem niezłym pomysłem na siebie. Pierwsza z nich to gra, w której historia stoi na pierwszym planie, historia związana z podróżami w czasie, historia o nastolatkach, w której ważne jest podejmowanie decyzji, a główna postać to niebieskowłosa dziewczyna. Oxenfree. Decyzje, które faktycznie mają znaczenie? Dobrze wykorzystane podróżowanie w czasie w historii? Nastoletni żargon, od którego słuchania nie krwawią uszy? Świetna opowieść, postacie, dialogi, voice acting, atmosfera, stylowa grafika? I najlepszy system dialogów w historii gier? Tak, ta gra istnieje. I jakimś cudem, mimo tego, że jest całkowitą prawdą, no, moimi szczerymi odczuciami, z jakiegoś powodu gra mnie nie wciągnęła do swojego świata i przez sporą część nawet lekko nudziła. Ciężko mi dokładnie powiedzieć, co było tego powodem. Zły dzień? Zła pora? Może. Niemniej jednak jest to gra, w którą naprawdę warto zagrać. Równie warto zagrać w Scanner Sombre, nową grę od twórców Prison Architecta, którzy nie boją się eksperymentować, bawić grami. Każda ich produkcja jest całkowicie inna od poprzedniej, co bardzo, bardzo szanuję. Samego Architekta można uznać za ich najbardziej normalną
grę i co za tym idzie, lub w sumie nie za tym idzie, jest to też ich najbardziej popularna produkcja. Jednak zamiast od razu zabierać się za szkołę architekt czy inny psychiatryk, zrobili grę o chodzeniu po jaskiniach i w sumie to tyle. Nie znajdziemy tu ciekawej opowieści, szalonych zwrotów akcji, zwyczajne jaskinie. Od co? Są one wystarczająco ciekawe, aby można było przez te 90 minut sobie po nich łazić. Co jednak wynosi grę ponad tyle innych spacerników, to sposób, w jaki na te jaskinie patrzymy. Początkowo nie widzimy nic, a świat musimy sobie sami namalować, czy będąc drobiazgowym, zeskanować. I ten właśnie nietypowy sposób poznawania otaczającego świata czyni ponury skaner magicznym doświadczeniem jedynym w swoim rodzaju i naprawdę wartym ogrania. The Beginner's Guide jest też bardzo króciutkim łazikiem autorstwa Dave'ego Vredena, twórcy The Stanley Parable. Tym razem jest to gra o chodzeniu po grach. Tak, w grze łazi się po innych grach, tak jakby je odgrywając, grach zrobionych przez innego twórcę, tajemniczego Kodę, i gdy właśnie odgrywamy jego grę, cały czas towarzyszy nam Davey komentując to wszystko i próbuje on za pomocą tych gier Kodę zrozumieć i my grając w tą grę, czy w te gry, próbujemy zrozumieć obie postacie i Davey'ego, który to komentuje, i Kodę, który te gry stworzył, i poznawanie obu tych postaci, relacji między nimi jest naprawdę niezwykle fascynującym doświadczeniem i trafiło to do mnie dużo, dużo lepiej niż przygody Stanleya. Opowieść o twórczości, opowieść o odbieraniu tej twórczości, opowieść świetna i w świetny, oryginalny sposób opowiedziana. Podobnego komentowania dostarczył Bennett Foddy w swoim Getting Over It with Bennett Foddy. I tematyka tego komentowania jest nawet w sumie całkiem podobna, bo też w dużym stopniu jest tu mowa o twórczości i właśnie jej odbieraniu, ale też o tytułowym radzeniu sobie z czymś, zaczynaniu od nowa. Najbardziej jednak zaciekawił mnie tutaj temat celowego dodawania do gry elementów, które można by brać za po prostu słabe, ale sprawić, że gra będzie dzięki nim lepsza. Takie rzeczy jak na przykład grindowanie czy backtracking, mające raczej kiepską reputację, ale może niekoniecznie zawsze są takie złe. Sama rozgrywka tutaj polega na wspinaczce na szczyt. Towarzyszy temu bardzo nieintuicyjne początkowo sterowanie, modele wzięte z internetu, a nie zrobione przez twórcę, żartowanie z gracza, czy co najważniejsze, możliwość stracenia całego progresu w każdej chwili przez popełnienie małego błędu. To rzeczy, których większość twórców raczej unika, a jednak w połączeniu tworzą coś innego, coś interesującego i całkiem dobrego. A sam Bennett mówi: I created this game for a certain kind of person. To hurt them. Sam zagrałem w przygody chłopca, który wpadł do kociołka, jak tylko pojawiła się ta gra w październiku na Humble Bundle, gdzie jak zwykle mi kradną kasę, bo zapominam wyłączyć subskrypcję monthly. Ale no właśnie, pograłem sobie przez 3 godziny i cóż, wspinałem się, spadałem, z czasem zaczynałem łapać sterowanie, ale mój progres skończył się na schodkach. Nie mogłem dojść dalej, coś mnie blokowało, więc spadałem na sam początek, wracałem szybciej, spadałem, wracałem, spadałem, wracałem. Jednak mimo że uwielbiam trudne gry, nawet takie nie fair trudne, a tym bardziej całą ideę permaśmierci, przygody Obelixa były nie frustrujące, nie satysfakcjonujące, trochę nudne. Wczoraj po prawie 3 miesiącach przerwy sobie kociołkowego chłopca odpaliłem na nowo i przez całą grę bezproblemowo przeleciałem w niecałe 30 minut, ani razu nie spadając, czując, że mam kompletną kontrolę nad ruchami młotkowego. Wystarczyło podejść do tego na spokojnie, z głową, a wszystko stało się banalnie proste. Ta świadomość, że jeden mały błąd może oznaczać stratę całego progresu, sprawiała, że każdy jeden ruch myszką miał tutaj ogromne znaczenie, a satysfakcja z każdej ominiętej przeszkody była jeszcze większa. Czy było warto się męczyć przez 3 godziny dla 30 minut świetnej zabawy i nagrody czekającej na szczycie? Myślę, że tak. Może gdybym się męczył przy tej grze przez 20 godzin, satysfakcja z jej przejścia wystroiłaby ją na miejsce pierwsze tej listy. A może bym ją znienawidził? Tego nie wiem, ale wiem jedno. Drugiej takiej gry nie ma, warto więc wskoczyć do kociołka, złapać za młotek i spróbować na ten szczyt się wspiąć. Nie każda gra jednak musi wywoływać głębokie emocje, czasem wystarczy, że zwyczajnie bawi. A tego dla Cluster Trucka odebrać nie mogę. Ta pierwszoosobowa platformówka to istna jazda bez trzymanki, jazda po pędzących ciężarówkach. Akcja nigdy nie zwalnia, dzięki swojemu intuicyjnemu sterowaniu i temu, jak po prostu świetnie się po tych ciężarówkach skacze, gra szybko przenosi gracza w sam środek tego totalnego szaleństwa, dzięki czemu ciągle można czuć po prostu tą ogromną prędkość, z jaką się poruszamy. Jednak moja ulubiona rzecz w Cluster Trucku to jego połączenie stałych poziomów ze sporą dawką losowości. Za każdym razem, gdy rozpoczniemy jeden z 90 poziomów gry, początkowe ustawienie ciężarówek jest identyczne, jednak sposób, w jaki będą jechać, się mniej lub bardziej za każdym razem różni. Więc zarazem cały czas musimy się uczyć poziomów, ale również reagować na totalny chaos stworzony przez pijanych kierowców. I to działa naprawdę świetnie, sprawiając, że mimo powtarzalności i, no, nie najwyższej jakości zaprojektowania,
projektowania samych poziomów tutaj, można się przy Cluster Trucku świetnie bawić. Świetną zabawą również jest Rock of Ages 2, czyli szalone połączenie Tower Defense'a z kręglami. Sequel, który w niektórych aspektach miażdży poprzednika, w innych niestety nie wyrabia. Fizyka kuli i tego, jak wchodzi ona w interakcję z otoczeniem, została dopieszczona, zmiany może i nie są wielkie, kula jest nieco mniej zwrotna i wolniej się rozpędza, ale dzięki temu można poczuć, jak ciężki kłas toczymy i steruje się nim jeszcze lepiej niż wcześniej. Przezabawne scenki w stylu Monty Pythona powracają, tym razem nawiązując do jeszcze większej ilości postaci historycznych, czy mniej historycznych, czy mniej postaci, czy w ogóle do wszystkiego. Liniowy progres z jedynki został zmieniony na dużo bardziej otwartą strukturę, ale nie jest to coś, co jakoś grę wzbogaca. Można też teraz dobierać arsenał przed każdą rozpoczętą misją, co mimo wielu nowych rodzajów kul i przeszkód, no jest beznadziejne, bo zostajemy ograniczeni do zaledwie 6 na początku gry i 9 maksymalnie slotów na wyposażenie, więc nawet maksymalnie ulepszeni, możemy korzystać zaledwie z jednej kul i 7 przeszkód lub 2 kul i 5 przeszkód, no bo pozostałe opcje są raczej mało praktyczne. Więc nawet jeśli ilość opcji na pozór jest większa, to w samej grze nie mamy jak tego używać, przez co rozmyślanie nad wyborem kuli czy strategiczne umieszczanie przeszkód, które były tak świetne w pierwowzorze, są bardzo ograniczone. Tak jak ograniczony wydaje się projekt poziomów, wiele z nich jest prosto skopiowana z jedynki, inne to po prostu jazda w prostej linii do przodu, bez ciekawych urozmaiceń. I gdzie każdy poziom z jedynki stał na naprawdę bardzo wysokim poziomie, tak tutaj mamy trochę poziomów rewelacyjnych, które przebijają wszystko, co było w jedynce, i trochę bardzo słabych. Jedynka też była bardzo często krytykowana za słabe boss fighty. Jakimś cudem jest jeszcze gorzej. Wydaje się, jakby były zrobione na kolanie. Przez dzieci twórców. Czym jednak ROA 2 miażdży poprzednika, to oprawą audiowizualną. Gra brzmi bosko i wygląda bosko. I wszystko tak pięknie ze sobą po prostu współgra. Gdzie pierwsza część była podzielona na 4 rozdziały i każdy jeden poziom danego rozdziału wyglądał identycznie, tak tutaj każdy poziom w grze wygląda całkowicie inaczej. Raz będziemy toczyć się po rozpływających się zegarach, widząc ogniste żyrafy w oddali. Chwilę później pływać w rzymskich akweduktach, następnie wskoczyć do Wezuwiusza, aby zaraz ślizgać się po zamrażonym jeziorze, uciekając od Baby Jagi. A to wszystko słuchając świetnych aranżacji klasycznych utworów. Cudo. Na oprawę graficzną na pewno nie można też narzekać w Rise and Shine. Kolorowa rysowana grafika jest po prostu przyjemna dla oka, a sama gra miła do grania. To króciutka gra będąca świetnym miksem strzelania z systemem osłon, bullet hella, ciekawych zagadek logicznych i elementów zręcznościowych z wykorzystaniem mechaniki kontroli pocisku. To wszystko z perfekcyjnie wyważonym poziomem trudności, całkiem wymagającym, ale niekoniecznie trudnym, a na dodatek akcja gry rozgrywa się na planecie postaci z gier, więc ciągle znajdziemy tutaj liczne nawiązania do innych tytułów. 2 godziny dobrej zabawy, gra nie odkrywa może Ameryki, ale przecież nie każda musi. Podobnie sprawa wygląda z drugim Bleedem. Znów jest to strzelany platformer, jednak ten od razu narzuca ogromne tempo i nigdy nie zwalnia, a 90% gry to walki z bossami. Bo gra jest takim trochę właśnie bossrushem, trochę nawet mocno. Walki te, warto dodać, są świetne, spowalnianie czasu, odbijanie pocisków połączone z ciągłym robieniem uników i strzelaniem sprawiają, że drugi Bleed jest niesamowicie dynamiczną i po prostu przyjemną gierką, którą po przejściu aż chce się przejść raz jeszcze i jeszcze. Jeszcze. Zdarzyło mi się zagrać we wiele części Sonica i zawsze po kilku minutach kończyło się to tak. Sonic Mania uruchomiłem i za jednym posiedzeniem skończyłem, bawiąc się przy tym naprawdę dobrze. Jestem pewny, że dla fanów dwuwymiarowych części Sonica, Mania jest po prostu spełnieniem marzeń. Dla mnie jest to po prostu solidna platformówka, która pozwoliła mi zrozumieć fenomen tego niebieskiego jeża. Gotta go fast, to nie jest wszystko, czym są te gry. Choć oczywiście to, w jaki sposób się jeż rozpędza, a potem staranie się tej prędkości nie stracić, to fundamentalne części serii. Również jednak ważne jest w tych grach eksploracja i projekty poziomów. Te są otwarte, pełne wielu ścieżek, napakowane sekretami, a sekrety to często coś więcej niż tylko jakieś dodatkowe życie. Znaleziona supermoc może pozwolić nam całkowicie inaczej poruszać się po poziomie, czy to pozwalając biegać po suficie, czy palić jezioro oleju i po nim właśnie też biegać. I te poziomy po prostu działają idealnie w synergii z tym, jak Sonic się porusza. No patrzcie sami, jakie piękne jest to Studio Polis i ta muzyka w Chemical Plant, no to coś pięknego. Największe wrażenie jednak zrobiły na mnie walki z bossami. Były zdecydowanie moją ulubioną częścią gry. Każda jedna całkowicie inna od poprzedniej, każda jedna po prostu świetna. Kolejna gra to Mass Effect. Tak, Mass Effect. Ale nie Andromeda, no błagam. Znaczy, nie grałem jeszcze w Andromedę, więc nie wiem, czy jest taka zła, jak wszyscy mówią, ale co udało mi się ograć w tym roku, to oryginalną trylogię. Do jedynki zasiadałem, odkąd wyszła, wielokrotnie. I za każdym razem kończyło się to po prostu po jakiejś godzinie gry w Cytadeli, gdzie zasypiałem z nudów. I nie dlatego, że początek tej gry jest jakiś okropny. Po prostu jakbym nie próbował, nie jestem w stanie wczuć się w sci-fi. Wszystko, co związane z kosmosem, z automatu mnie nudzi. Tak zwyczajnie mam. Więc musiałem się trochę zmusić, aby te gry przejść i... nie żałuję. Nie mogę powiedzieć, że bawiłem się świetnie przez to, że właśnie nie byłem w stanie się w te światy wciągnąć, bo to jednak jest bardzo immersywny RPG, w którego trzeba się naprawdę wczuć, żeby móc ten cały świat doświadczyć. Ale nie mogę też powiedzieć, że bawiłem się źle. Czego jestem pewny, to to, że to są naprawdę dobre gry. Najgorszym ich problemem jest na pewno strzelanie, walka to straszne drewno, ale poza tym, wow.
tyle jest świetnych rzeczy w tych grach. Decyzje, które mają duże znaczenie, czasem nawet ich skutki widzimy w kolejnej czy trzeciej części serii. Skutki decyzji z pierwszej możemy zobaczyć w trzeciej, to jest super. Grafika w tych grach wygląda naprawdę nieziemsko. Nawet w pierwszej części, która ma już przecież ponad 10 lat, serio. Ciężko by było uwierzyć, jak ładne są po tylu latach te gry. Szczególnie postacie, ich mimika. To jakoś nie odstaje mocno od dzisiejszych standardów, jeśli nawet nie jest lepsze od wielu, wielu gier, które wyszły w tym roku, w 10-letniej grze. Grając co prawda tutaj z modami dodającymi lepsze tekstury i tak dalej, ale to wciąż nie ma prawa wyglądać tak ładnie, jak wygląda. Są to też gry bardzo filmowe, praca kamery i animacji na nawet zwykłych rozmowach sprawiają, że świetnie po prostu się to ogląda. A sceny takie jak początek dwójki, walka na jej końcu, inwazja z początku trójki, momenty z dużych zwrotów akcji, czy nawet takie opróżnianie na gracza w worka z ekspozycją. Wiele innych zapadają po prostu w pamięć. Sam system dialogów też jest tutaj świetny, pozwalając poprowadzić rozmowę na różne sposoby, ale mamy tu też rewelacyjną mechanikę wtrącania się w rozmowy. Możemy w środku czyjegoś zdania mu wskoczyć, krzyknąć na niego czy coś takiego i to jest świetne i chciałbym zobaczyć to naprawdę w innych grach. Jedyne gry, w których coś takiego widziałem, to właśnie drugi i trzeci Mass Effect. I to jest świetne i chciałbym tego więcej. Sama główna historia całej trylogii jest naprawdę dobra, mimo że tam raz czy dwa się potyka gdzieś. BioWare wykreowało naprawdę wiele interesujących postaci i małych, fajnych opowieści. Genialne jest, jak wiele z nich rozwija się przez całą trylogię. Jakaś opowieść się zacznie w pierwszej części i przez całą trylogię jest to kontynuowane. I to taka, mogłoby się wydawać, mała poboczna opowieść, ale zarazem znajdziemy w niej barwne postacie, znajdziemy w niej decyzje, które właśnie mają znaczenie i od nas zależy, jak dana opowieść się potoczy. To jest fantastyczne. Znajdziemy tutaj bardzo dużo postaci, których rozwój osobisty, przemiany będziemy przez dwie czy nawet trzy części mogli oglądać, poznawać. Cieszę się, że zagrałem w te gry jedna po drugiej, bo tworzą one w taki sposób naprawdę niezłą, spójną całość. No i muszę przyznać, polski dubbing też tutaj nie przeszkadza i jak nie ma go w trzeciej części, tak w pierwszych dwóch jest na naprawdę wysokim poziomie. Ale co najważniejsze, uniwersum, w jakim akcja Mass Effecta się rozgrywa, jest jednym z najlepszych, jakie dane mi było w grach zobaczyć. Każda planeta, miejsce, rasa są po prostu świetnie przedstawione. BioWare stworzyło ciekawy, wiarygodny świat, szkoda tylko, że nie potrafiłem się w niego wczuć i w nim zatracić. I jeszcze jedno, nie wiem, kto wymyślił Człowieka Żniwiarza, ale nie zdziwiłbym się, jakby była to ta sama osoba, która wymyśliła fabułę drugiego Outlasta i bossów w drugim Rock of Ages. Jeszcze na chwilę wróćmy do tego, co mówiłem wcześniej. Drugą rzeczą, która potrafi mieć ogromne znaczenie w odbiorze jakiejś gry, to to, jak mamy duże oczekiwania na nią. Gdy właśnie są one bardzo, bardzo duże i jakaś gra je jeszcze przekroczy, może to spotęgować naszą radość z gry. Tak samo jednak działa to w drugą stronę, gdy nasze oczekiwania nie zostaną spełnione, będziemy jeszcze bardziej danym tytułem zawiedzeni. Mówi się zawsze, aby nie wsiadać do tego hype'owego pociągu. Prawda, unikniemy dzięki temu wykolejenia, a co za tym idzie, wielkiego rozczarowania, ale też nie doświadczymy nigdy tej radości, gdy taki pociąg zawiezie nas do raju, a nasze oczekiwania zostaną zaspokojone z nawiązką. Chociaż w sumie, jeśli oczekiwań żadnych nie mamy i gra nas po prostu zaskoczy tym, jak jest dobra, czy nie będzie to i tak lepsze niż przebicie oczekiwań? Nie jestem pewny. Ale jak już jesteśmy przy pociągach. Przez ostatnie lata większość strzelanek AAA mnie nudziło, po prostu. Każda jedna wydawała się być robiona na jedno kopyto, nie mając nic, co by je wyróżniało. Ostatnio jednak w moich oczach się to trochę zmieniło. Call of Duty, World War 2, Titanfall 2, Watch Dogs 2, Sniper Elite 2 plus 2, Battlefield 5... 1? Prey 1? Doom 1? Może żadna z nich mi całkowicie serca nie podbiła? Tak, w każdą grę mi się naprawdę przyjemnie. Każda z nich jest sequelem popularnej serii i każda wydaje się być krokiem w dobrym kierunku dla danej serii. Nie są to gry absolutnie idealne, ale każda z nich miała to coś, co zrobiło na mnie wrażenie. Kodzik, wracając do czasów II wojny światowej, choć do tego został trochę zmuszony, z dużo bardziej ludzką i prostą historią, która momentami się ostro przewraca, szczególnie na końcu, ale jednak jest to miła odmiana po poprzednikach. Nowy system leczenia, będący zarazem powrotem do klasycznego paska zdrowia i apteczek, ale posiadający pewną formę regeneracji w postaci kolegów, którzy jak widzą, że nas biją, to albo nam rzucą apteczkę, albo nie. To działa świetnie. I jak duża część gry jest liniowa do bólu, tak misja w Paryżu od tego odstaje i to jak bardzo. Jest to jeden z najlepszych momentów całej serii. O tej samej jednej misji można by cały filmik nagrać. W skrócie, misja ta łączy elementy przygodówki ze skradanką, atakowaniem wroga, a też odpieraniem wrogiego ataku. Są w niej też aktywności poboczne, które mają całkiem spore znaczenie i mistrzowskie wykorzystanie tej samej lokacji do wielu celów. Dobre to. Battlefield 1 ma... fajne widoczki ma, umieszcza grę w czasach I wojny światowej, co częste w grach nie jest, i opowiada on kilka mniejszych, całkiem fajnych opowieści zamiast jednej dużej. To jest spoko. Titanfall 2 ma kampanię,
To jest progres. Masz świetną kampanię, której w jedynce bardzo brakowało. Kampanię, która świetnie wykorzystuje to dynamiczne poruszanie z bieganiem po ścianach czy podwójnymi skokami, a dodatkowo dochodzą liczne urozmaicenia, z których oczywiście wygrywa dynamiczne przełączanie się pomiędzy dwoma momentami w czasie. To jest świetne. No i walki jeden na jeden tytanów w kampanii mają niesamowicie fajny klimat i no fajnie się w nie gra. Plus historia, tak, związana z relacjami między pilotem a tytanem. Spoko. Watch Dogs 2 przebija poprzednika prawie pod każdym względem, ale co najważniejsze, ma świetnie zaprojektowane misje i mechaniki związane z hakowaniem, które robią z Watch Dogs 2 naprawdę świetną skradankę, w której można się jak haker poczuć. Czasem przechodząc misje nawet nie wchodząc do budynków, a robiąc wszystko za pomocą dronów, kamer, komputerów, jak to w końcu przystało na grę o hakowaniu. Nie wiem jakim cudem dopiero w drugiej części gry o hakowaniu dotarło do nich, aby zrobić grę o hakowaniu, ale to w końcu Ubi, ale zawsze lepiej w drugiej części niż w czwartej, bo tyle zajęło rebeliantom w serii gier o byciu snajperem, zrobienie gry o byciu snajperem. Sniper Elite 4, podobnie jak patch psiaki, pozwala cieszyć się wolnością, rzucić misje na własny sposób, korzystać z licznych broni, gadżetów, ma wielgachne mapy pełne aktywności pobocznych, te włoskie widoczki, brutalne killcamy, z których seria jest tak bardzo znana, powracają, sztuczna inteligencja jest kilka poziomów wyżej niż w poprzednich częściach, Prey też kładzie nacisk na wolność, ale jako immersive sim w sposób bardziej RPGowy niż sandboxowy. Tu wolność polega na otwartości świata i tym, jak ważna jest tutaj eksploracja oraz na rozwoju postaci. Drzewko umiejętności pozwolą nam być kosmicznym czarodziejem, patrzącym hakerem, doomguyem, shotgunem czy skrytobójcą bawiącym się w chowanego. Gra daje poczucie, że każdy rozdany punkt umiejętności ma tutaj ogromne znaczenie. Prey posiada fantastyczną wyrzutnię kleju, która daje to wrażenie, że niszczy się grę, pozwalając wejść w miejsca, które się komuś bez wyrzutni kleju nie śniły. Kusza z gumowymi bełtami pozwalająca naciskać przyciski, mimiki to świetny pomysł na przeciwnika, prolog jest genialny, świat, postacie, fabuła również świetne. Uczucie z rozwiązania zagadki polegającej na postawieniu kubka jakiegoś doktorka na wadze, bezdenne. Szkoda tylko, że sci-fi mnie nie kręci. Walka też jest trochę drewniana, ale drewniana w falloutowo-skyrimowy sposób, czyli taki RPGowo fajny, tak? Czuć to drewno, ale to jest takie przyjemne drewno, a nie nużące drewno jak w Mass Effectie. Jak dla mnie bardzo spoko. No i nie można oczywiście zapomnieć o świetnym soundtracku Micka Gordona, tego samego, który stworzył muzykę do Dooma. Oj, i co za muzykę on tam stworzył. Mam wrażenie, że lepiej bym się bawił słuchając muzyki z Dooma przez te 6,5 godziny, jakie zajął mi przejście jego, niż grając w niego. Tak dobry jest ten soundtrack, tak? To jest mistrzostwo po prostu. Nie mówię, że sama gra jest zła. Oj nie, absolutnie nie. System strzelania jest rewelacyjny i wszystko co związane z nim również. Przeciwnicy, areny, sposób ulepszania broni, same bronie, działanie i rozmieszczenie życia, tarcz, ulepszeń. I gdy Mick zaczyna grać i wpadnie się w ten rytm walki, to jest po prostu coś pięknego, coś co jedynie mogę porównać do pierwszego Dooma. Doom to taniec i takie tam. Szkoda, że fabuła się, a gra mimo, że technicznie rewelacyjnie wygląda, to wizualnie dosyć nudnawa jest i powtarzalna i szkoda, że nie kręci mnie sci-fi. Przez lata słyszałem, jakie to z pierwszego Portala jest arcydzieło. I może jakbym zagrał w niego 10 lat wcześniej, uważałbym tak samo. Jednak grając w niego 10 lat po premierze i 6 lat po przejściu dwójki, którą ja uważam osobiście za arcydzieło, Portal wydał mi się bardzo miałki. Tak wiem, że 10 lat temu to była gra jedyna w swoim rodzaju i było to coś całkowicie nowego. I była to mała gierka dodawana za darmo praktycznie do brązowego pudełka. Ja to wszystko wiem i rozumiem, chcę po prostu podzielić się, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto właśnie w Portala pierwszy raz zagrał w tym roku. Więc narracja jest bardzo fajna. Świat i momenty wyjścia poza jakby świat gry, poza granice tych testów, poza granice jakby gry. To jest cały czas rewelacja. Jednak sama gra, sam gameplay, same zagadki logiczne, no średnie są. Przez 90 minut, jakie zajęło mi ukończenie tej gry, nie było ani jednej zagadki, którą mógłbym nazwać trudną czy nawet wymagającą. Jasne, pewnie byłoby inaczej, gdybym nie skończył wcześniej dwójki, ale mimo wszystko oczekiwałem tutaj czegoś więcej. Zaledwie dwie z tych wszystkich zagadek były dla mnie interesujące. Nawet jeśli proste, to po prostu ciekawe, fajne w rozwiązaniu. Więc nie było tu ani satysfakcji z uporania się z dużym wyzwaniem, ani też zabawy z przechodzenia interesujących, nawet jeśli prostych zagadek. Więc jako gra, takie sobie, jako jednak pewne doświadczenie, całkiem niezłe. Jako narodziny całego nowego gatunku pierwszoosobowych gier logicznych, było to super, tak? Po prostu teraz już takie super nie jest. No i najgorsze były te momenty, gdzie miałem wrażenie, że więcej czasu spędzałem jadąc tą cholerną windą, niż rozwiązując same zagadki. I to nie jest tak, że gra mi się nie podobała. Wręcz przeciwnie, bawiłem się tak dobrze, że po jej przejściu kupiłem grę drugi raz, bo mogę. Po prostu tyle słyszałem, że jedynka jest perfekcyjna i tak bardzo lepsza od dwójki, gdzie, no, ja się z tym nie zgadzam. Podobnie mam z Bastionem. Tu jednak
jednak nie mogę się chyba do niczego przyczepić. Wszystko jest świetne, pojawianie się terenu pod nogami jest rewelacyjne. Rozgadanego narratora świetnie się słucha, a historia do mnie przemówiła i Build the Wall miałem zapętlone przez kilka tygodni po przejściu gry na słuchawkę. A najbardziej mnie zaskoczyło, jak świetny jest tu system walki, ulepszeń, broni, różnorodność, gra się w to po prostu świetnie. I Bastion to jedna z niewielu gier, o której jestem skłonny powiedzieć, że jest bardzo, bardzo bliska perfekcji. I całkowicie jak najbardziej zasługuje na ogromny sukces, jaki odniosła. Więc w czym problem w takim razie? No w tym, że Super Giant to kurczę mistrzowie i swoim tranzystorem zmiażdżyli Bastion. Tranzystor jest dla mnie pod każdym jednym względem po prostu lepszy. Więc ta świadomość, jak można zrobić lepiej w taki ważny, zakręcony sposób, jakby obniża postrzeganie tej gry. I to by było na tyle z listy 20 wyróżnionych gier, bez konkretniejszego numerowania. W tym roku wyszło tyle fantastycznych gier, że najzwyklej na świecie nie dało się tego zamknąć w 10. Tak powstała lista 25 gier, które po prostu uważam za świetne, rewelacyjne, ale skoro jest już ich 25, to czemu by nie powiedzieć kilku słów o 20 pozostałych, które też zrobiły na mnie w ten lub inny sposób wrażenie. Chciałem też wyróżnić kilka gier, których premiera nie miała miejsca w tym roku, ale jednak, no czemu by o nich nie wspomnieć? Czy to ma w końcu takie znaczenie? No bo po co się takie filmy ogląda? Aby posłuchać o dobrych grach, aby usłyszeć czyjąś ciekawą opinię, aby znaleźć dobre gry, w które samemu się nie grało je ograć, aby zdislajkować filmik, jeśli ktoś ma inną opinię i wierzmy nie jest na pierwszym miejscu. Więc czy ma to znaczenie, kiedy gra wyszła? Oczywiście, taki filmik też może służyć jako pewne podsumowanie i zamknięcie roku. No i to faktycznie ma to jakieś znaczenie, więc zostawiłem te starsze gry w wyróżnieniach. No to co, lecimy z całkiem solidną listą moich ulubionych już tylko 25 gier, które ukończyłem w 2017 roku. Tu już numeracja ma większe znaczenie, chociaż oczywiście wiecie, jedno czy dwa miejsca, no to wiecie, no wiecie. Przed wami całkiem solidna lista moich ulubionych już tylko 25 gier, które ukończyłem w 2017 roku. Stories Untold to growe doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. W tym niezależnym horrorze opowieść poznaje się korzystając z przestarzałej technologii, grając w tekstową przygodówkę, rozszyfrowując przekazy radiowe czy wykonując operacje na żywym organizmie. Tak samo jak my jako gracz, bohater w grze również korzysta ze swego rodzaju monitora, klawiatury lub innych urządzeń, którymi my kontrolujemy za pomocą ruchów myszy. Trochę jak w Cage'owym Celsjuszu lub Ciężkim Deszczu, czy może lepszym przykładem byłyby Penumbra i Amnesia od Frictional Games, ten specyficzny sposób sterowania pozwala wywołać pewną więź między graczem a bohaterem, co pozwala się jeszcze bardziej wczuć i tworzy świetne napięcie. Nawet jeśli sama historia nie jest jakaś odkrywcza, jest to doświadczenie, które mogę polecić dla każdego fana horrorów, które nie straszą jedynie tanimi jumpscarami. I dlaczego jeszcze tej gry nie ma na VR-ki? Tego zrozumieć nie mogę. Również dla każdego fana horrorów mogę polecić do... Frankensteina 2 The New Colossus. Zaraz co? W każdym razie, Nowy Order był dla mnie niesamowicie pozytywnym zaskoczeniem. Nie miałem co do niego żadnych oczekiwań i szybko stał się jednym z moich ulubionych pierwszoosobowych shooterów i gdzie była to świetnie zaprojektowana strzelanka, najbardziej mnie zaskoczyło, jak dobrze w grze na pozór tylko o mordowaniu setek nazistów była zrobiona narracja. Gra była niesamowicie filmowa, historia angażująca i przekonująca i mimo często szalonych sytuacji gra podchodziła do tego wszystkiego na poważnie. Coś, co często w grach krytykuję, ale to dlatego, że ta przesadna powaga w połączeniu z głupią historią i słabym voice actingiem i słabo napisanymi dialogami zwyczajnie nie działa. W The New Order wszystko zagrało perfekcyjnie, więc co do sequela moje oczekiwania były ogromne i cały czas z wielu strzelanek, które wymieniłem wcześniej, to właśnie Nowy Wolf jest tą grą, którą stawiam najwyżej. I gdy poprzednie 7 strzelanek były dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem, tak kontynuacja przygód amerykańskiego Żyda z polskimi korzeniami była dla mnie jednym z największych rozczarowań roku. Machine Games niemal perfekcyjnymi w moich oczach Starym Orderem i Nową Krwią postawili sobie poprzeczkę tak wysoko, że przeskoczenie jej było po prostu czymś zbyt trudnym. Od strony rozgrywki Nowy Wolf jest dużo bardziej liniową grą niż poprzednik. Może nie dużo, Order przez większość czasu też był bardzo liniowy, ale miał kilka dużych, bardzo otwartych poziomów, których tutaj brakowało mi. Projekt poziomów wydawał się zupełnie nieprzemyślany i dużo gorszy niż w jedynce. Nie mówię absolutnie, że liniowość jest zła, jak to się często przyjmuje. Pierwszy Wolf wykorzystywał to perfekcyjnie swoją spektakularnością, różnorodnością. Scena w szpitalu, w więzieniu, jazda autem z dziadzią, lot samolotem, wbita do zamku Wolfenstein, zabawa laserkami, rozpadający się most i wiele, wiele, wiele innych świetnych momentów. No i oczywiście chyba najlepszy moment całej gry, czyli jazda pociągiem. Te świetnie wymierzone tempo akcji, balans między momentami spokojnymi i pełnymi akcji sprawią, że gra się nigdy nie nudziła. A co najważniejsze, we wszystkich tych scenach gracz cały czas miał nad postacią kontrolę i był w środku akcji. W dwójce znajdziemy 3 świetne sceny, naprawdę rewelacyjne. Każdy, kto grał, będzie wiedział dokładnie, o czym mówię, bo od całej reszty gry po prostu mocno odstają. Jednak każda z nich od strony rozgrywki jest niczym więcej niż symulatorem chodzenia z minimalną interakcją. Nie zrozumcie mnie źle, wszystkie z nich są naprawdę fenomenalne i są dla mnie ogromnym highlightem
całej gry, ale bliżej temu do cutscenki niż właśnie faktycznej gry. Z ciekawych momentów w gameplayu, gdzie gracz gra w grę, których było w jedynce tak wiele, dostajemy scenę w sądzie, gdzie okrągła sala pełna ław, za którymi można się chować, jest idealną areną do mordowania nazistów. Tu też wspomnę, że sam system strzelania mimo kilku zmian jest równie dobry co w Orderze, po prostu przez słaby level design nie można się nim pobawić. Drugim z takich ciekawych momentów jest zabawa z robopsiakiem. Jedyna pozytywna dla mnie rzecz z niej to to, że przypomniała mi Half-Life'a drugiego, jego niesamowitą różnorodność w rozgrywce, świetne tempo akcji, no i świetną zabawę z psiakiem, które właśnie w pierwszym Wolfie były na bardzo podobnym poziomie, a tutaj są tak bardzo słabe, bo gdy tutaj przychodzi do strzelania, biegamy bezmyślnie przed siebie po mdłych otoczeniach, no i sobie strzelamy, co jest zwyczajnie strasznie nudne i monotonne. Nie rozumiem, skąd to obniżenie poziomu po tak rewelacyjnym poprzedniku. Po co jednak tyle drążę ten temat? No aby podkreślić, jak rewelacyjna jest tutaj narracja. Z wypiekami na twarzy wyczekiwałem każdej kolejnej scenki, a tych tu nie brakuje. Grę ukończyłem w 7 godzin i przez ponad 3 z nich oglądałem przerywniki filmowe. Tak, prawie połowa gry to patrzenie w monitor z zerową lub minimalną interakcją i może to brzmieć okropnie, szczególnie gdy porównywałem wcześniej do Half-Life'a, który nigdy nie odbierał dla gracza kontroli nad grą. Ale dzięki temu, jak dobrze są napisane dialogi, postacie są barwne, żywe i świetnie zagrane, ujęcia kamery filmowe, dopasowanie muzyki czadowo-grzybkowe, użyte świetne sztuczki montażowe, animacje i mimika wiarygodne, pod tym względem Machine Games nie mają sobie chyba równych. Opowieść jednak skupia się głównie na postaci Blaskowicza, pokazując jego początki, jego wewnętrzne rozdarcie, rozwój i poznawanie jego motywacji, i to wszystko jest czymś naprawdę fascynującym. I równie fascynujące jest przedstawienie Ameryki w tej alternatywnej rzeczywistości, równie rozdartej co sam Billy. Trzeba też wspomnieć o całkowicie innym tonie gry. Ta nie bierze się już na poważnie tak jak Order, gdzie żartów nie było praktycznie wcale. Tutaj można odnieść wrażenie, że została na nie poświęcona połowa gry. Żarty bawią nawet bardzo i poza humorem gra stara się być dużo bardziej szokująca. Jest to po prostu coś całkowicie innego niż poprzednik. Gra skacze od toaletowych żartów do poważnych, ciężkich scen. Jakoś mi to mocno nie przeszkadzało, po prostu było to dziwne. To tak jakby w grze o randkowaniu nagle zobaczyć scenę samobójstwa. No może przesadzam, bo nikt by przecież czegoś takiego nigdy nie zrobił. Nie wiem, skąd by się taki pomysł wziął, ale chcę po prostu podkreślić tą dziwność tonu tej gry. Drugi Wolfik to krok naprzód, jeśli chodzi o sposób opowiadania historii, krok w bok, jeśli chodzi o ton gry i niestety wiele kroków w tył, jeśli chodzi o sam gameplay. I te wideo... tutaj ich właśnie nie znajdziemy. Za to na pewno widoczki znajdziemy w najnowszym Assassin's Creedzie i to ile, wow! Szczerze mówiąc, te widoczki to jedyna rzecz, która mi w tej grze się podobała. Asasyny zawsze były znane z bycia troszkę takimi narzędziami do wirtualnej turystyki. Londyn, Paryż, Rzym to miejsca, po których zawsze świetnie się biegało za kapturzonymi skrytobójcami. W Origins Ubi przeszło samych siebie, a stworzony przez ich Egipt jest po prostu zniewalający. Otwarty świat jest tak piękny, że można po nim po prostu godzinami jeździć na wielbłądzie, oglądać te widoczki i cykać fotki świetnym trybem fotograficznym. Implementacja tego jest tu też czymś, czego wcześniej w żadnej innej grze nie widziałem. Ale pewnie niedługo będzie to standard, bo gra pozwala dzielić się fotkami z innymi graczami i po prostu na mapie gry możemy zobaczyć fotki innych graczy. Zobaczmy, jakie ciekawe fotki tutaj gracze zrobili. Może gdzieś... No ten system pozwala na fajne rzeczy, może dalej ktoś się popisze talentem fotograficznym. Bez przesady, przecież nie może być... Origins to jedna z najładniejszych gier, w jakie kiedykolwiek grałem. Po prostu bieganie po tym świecie bawi, więc nie ma co tu dużo gadać, widzicie przecież sami. Poza tym, że piękny, jest to też jeden z lepiej zrobionych otwartych światów, jeśli chodzi o aktywności poboczne w nim. Patrząc na mapę w Unity i Syndicate, zasraną znakami zapytania prowadzącymi jedynie do straty czasu, robią mi się zwyczajnie niedobrze i odechciewało się grać. Tutaj jednak jest inaczej. Powracają nieodłączne od serii punkty synchronizacji i nie jestem w stanie na nie narzekać. Mimo tego, jak jest ich dużo tutaj, nie są one konieczne. Mapę odkrywa się samemu zwiedzając świat, a służą one tylko jako punkty szybkiej podróży i wskazanie znaków zapytania na mapie. Obie te rzeczy też możliwe do znalezienia, nie wchodząc na te wieże, a po prostu eksplorując świat lub korzystając z ptasiego przyjaciela. Jednak jako, że ukończyłem każdą jedną z poprzednich 6, 8, 10 części serii, wspinaczka na te punkty widokowe i na nich synchronizacja, nawet jeśli niekonieczna, była zawsze całkiem miła po prostu. Znajdźki cały czas są i są wszędzie, ale zamiast biegać od jednego punktu na mapie do drugiego, musimy je faktycznie znaleźć, sami znaleźć. Dlaczego dopiero teraz? Co mamy zaznaczone na mapie, to duże fortece z wrogami lub miejsca ze skarbami i misje poboczne. Te są z jednej strony świetne, z drugiej tak jakby Ubi nie za bardzo wiedziało, co chce z nimi zrobić. Każda z nich opowiada swoją małą historię. Te bywają
naprawdę ciekawe. Jednak na widok rozmów chce się po prostu wcisnąć wspaniałą kombinację klawiszy, a misje są niesamowicie schematyczne. Jasne, nie ma tu, przynieś mi 10 świerczy, ale nie ma też długich rozwiniętych misji, nie ma tu powracających postaci. Misje te to zalążek czegoś naprawdę świetnego, ale nie są nigdy rozwinięte. Fabularnie nowy Assassin? Cóż, to straszne dno. Nie ma tragedii, ale weźcie pod uwagę grę, o której mówiłem przed chwilą. Przy takiej konkurencji to jest dno. Zacznijmy od najgorszego. Współczesność. Jedyna dobra rzecz w 10 minutach spędzonych z nową główną bohaterką to małe nawiązanie, tak mi się przynajmniej wydaje, do Brotherhooda. Brotherhooda, którego początek uwielbiam, tak jak całą grę. Jest tutaj potencjał na coś świetnego. Bajek, Bójka i Bałwanek to trójka całkiem fajnych postaci. Jak zawsze, miłe jest zobaczenie postaci historycznych, takich jak Cezik czy Kleo. Scena z Brutusem jest po prostu przepiękna, a sam motyw w początku zakonu asasynów całkiem niezły, ale jako całokształt... Jedyne słowo, które może tę fabułę opisać, to... głupia. No i pozostał gameplay. Tja, ten też miał potencjał na bycie czymś rewelacyjnym. Ale nowy rewelacyjny system walki kłóci się z nowym rewelacyjnym RPGowym podejściem. Dwa plusy dają tu wielki minus. Rozwój postaci jest świetny. Bajek za... no właściwie za wszystko, co zrobi, ciągle dostaje punkty doświadczenia i z każdym nabitym poziomem dostaje więcej zdrowia, zadaje więcej obrażeń, może używać lepszego wyposażenia i dostaje punkty umiejętności do wykorzystania na drzewku umiejętności, pełnym ciekawych ulepszeń. Teraz, zwiedzając świat, pokonując wrogów, wykonując misje czy zaglądając do sklepów, będziemy znajdować liczne bronie. Te mogą być w pospolitej, legendarnej lub bardziej legendarnej wersji. Oraz mają one różne losowe właściwości, takie jak zatrucie, krytyczne ataki, szybsze ataki i wiele więcej. Z czego moją ulubioną na pewno jest przeklęta broń, zadająca ogromne obrażenia, ale obniżająca trzykrotnie zdrowie Bajka. To rewelacyjnie działa w połączeniu z tym, że bronie potrafią się od siebie znacząco różnić. Na przykład jeśli chodzi o łuki chociażby, dostajemy zwyczajny łuk, snajperski łuk i shotgun. Łuk. Dochodzi do tego wygodniutki crafting i system ulepszania broni. Po raz pierwszy w serii dostajemy też świetny system strzelania z łuków, a sama walka bardzo przypomina tę z Soulsów. Blokowanie kamery na wrogach, lekkie i silne ataki, uniki, blokowanie odbicia tarczą, strzał do aktywowania po naładowaniu. To wszystko sprawia, że walka jest mega dynamiczna, czuć ciężar naszych ataków, a dobrze wymierzone odbicie tarczą jest ogromnie satysfakcjonujące. Walka jest po prostu miodna. To znaczy, byłaby, ale zwyczajnie ten system walki nie idzie w parze z RPGowym levelowaniem. Wyobraźcie sobie w Dark Soulsach, walczycie z jakimś bossem, robicie idealne uniki, jesteście pary dogiem i tak 10 minut i on was trafia jeden raz, umieracie, bo boss ma o dwa poziomy wyżej niż wy. Tak to w tym asasynku wygląda. Jeśli przeciwnik ma minimalnie za duży poziom, walka staje się niesprawiedliwa. Gdy mają poziom trochę za niski, staje się strasznie nudna. Gdy trafimy na ten idealny balans, gra się niesamowicie. Niestety przez większość czasu tak nie jest. Gra również rezygnuje z asasynówek, z nienawidzonych i słusznie przez gracze misji podążaj za, śledź i tak dalej, których było po prostu za dużo w poprzednich odsłonach. Mamy tu w zamian za to Wiedźminówki, czy... może Batmanówki. No korzystanie z kobietowizji, badania otoczenia, wyciąganie wniosków, słodkie. Co jednak boli to to, że nigdy w grze nie zostajemy umieszczeni w ciekawych sytuacjach. Creme de la creme, jakim były asasynacje w poprzednich częściach, to coś, czego tu nie doświadczymy po prostu. Cały czas mamy sporą listę interesujących wrogów do wymordowania, ale nie ma tu tych sandboxowych poziomów dających nam szansę podejść do misji na własny sposób i mimo ulepszeń związanych ze skradaniem, nie ma gdzie tego użyć. Co się skończyło tym, że moje dwie ulubione misje z gry, te, które zamykają gracze na arenie i każą po prostu walczyć. W obu momentach można po prostu się cieszyć świetnym systemem walki. Poza tym większość sytuacji, w jakich misje gracze umieszczają, to straszna nuda. Najgorsze jednak jest to, że przez ten nowy system levelowania gra zmusza do grindu. Tak, nie trzeba grindować w nowych Xenoblade'cach. A trzeba w Assassin's Creedzie. Żartowałem, nie ma nic gorszego niż ten system dialogu w tej grze. Jednak ani słaba historia, ani niezbalansowany gameplay nie przeszkodziły mi bawić się świetnie po prostu zwiedzając ten przepiękny Egipt, jaki Ubisoft stworzył. Niewykorzystany potencjał fabularny, system walki zainspirowany Soulsami, jednak bardziej dynamiczny, alternatywna historia i postacie historyczne, mniej lub bardziej legendarne wyposażenie ze specjalnymi właściwościami, zdobywanie expa i levelowanie, ciekawe podejście do misji pobocznych, osadzenie gry w settingu historycznym, na który fani Assassina czekali od dawna. Mowa oczywiście o Nioh. Zaskakująco wiele te gry łączy. Nawet Kowal w obu działa bardzo podobnie, pozwalając ulepszyć broń do poziomu gracza. Nioh brzydkie nie jest, ale poza kilkoma momentami, gdzie te widoczki zapierają dech w piersiach, no nie mogę też powiedzieć, że jest ładne. Po zagraniu w takie gry jak Hellblade, Pyre czy Rime, Nioh wygląda po prostu... brzydko. Tak, powiedziałem to. Grafika jest jak najbardziej funkcjonalna, a nawet bardzo klimatyczna i pozwala nawet się w ten świat całkiem nieźle wciągnąć. A wciągnąłem się w niej bardzo, siadając do niego za każdym razem, gdy tylko na to miałem czas. To oczywiście za sprawą świetnego systemu walki. Niby system walki i levelowania podobny co w Assassinie, a jednak tutaj walczy się świetnie z przeciwnikiem o 15 poziomów niższym i z takim o 15 poziomów wyższym. Jak Ubi mogło to tak totalnie spieprzyć, to ja nie pojmuję. Ilość opcji, które Nioh oferuje, może być z początku całkiem przytłaczająca, ale to dzięki temu ta gra jest tak dobra.
Nio od samego początku daje dla gracza wybór między 7 rodzajami broni, tyle samo co w Originsie, i 3 rodzajami broni do walki na odległość, gdzie zawsze możemy trzymać podwieje i się wygodnie między nimi przełączać. Do tego mamy system postaw, wysoką, średnią i niską, każda z innymi atakami, każda z innym sposobem na unikanie. Pomiędzy nimi również w każdej chwili możemy się przełączać, a nawet łączyć ataki różnych postaw. System staminy, która gdy nam się skończy, oznacza prawie pewną śmierć. Lecz gdy będziemy grać idealnie, możemy atakować ciągle, ona kończyć się nie będzie. Mamy kilkadziesiąt duchów opiekuńczych, z których każdy zapewnia inne korzyści. Atakując będziemy ładować swój pasek szału, po którego odpalaniu zyskujemy chwilową ogromną siłę i nieśmiertelność, a każdy wróg zabity przedłuża jeszcze ten szał. Szał ten też działa inaczej w zależności od tego, jakiego ducha opiekuńczego używamy. Możemy też korzystać ze specjalnych umiejętności szkół magii, szkół ninja. Ataki możemy ładować, możemy wykonywać finishery, robić specjalne kombinacje. Również w walkach korzystać z licznych przedmiotów, z których niektóre odnawiają się przy ogniskach, co jest fantastyczne. Bo dzięki temu ktoś taki jak ja, kto zwykle nie używa przedmiotów, bo wiecie, może przydadzą się później. Tutaj ta wymówka nie działa. Co wiadomo, backstaby, odbicia, krytyczne ataki, wczułe punkty i bardzo mały szczegół, ale mający ogromne znaczenie w walce, widzimy pasek staminy wrogów. Tja, system walki w tej grze jest fantastyczny, a że walczy się prawie ciągle, no jest po prostu super. Może to wydawać się trochę skomplikowane i no i takie trochę jest. Co jest najpiękniejsze, Nio zostawia wybór graczowi. Chcesz się zagłębić w ten system walki? Droga wolna, masz w opcji ilość ogromną. Chcesz przebiec przez całą grę z wielkim toporem, nigdy nie korzystając z magii, sztuk ninja, systemu postaw? Bardzo proszę. Nio ma jeden z najbardziej skomplikowanych, ale zarazem przystępnych systemów walki i to jest kurczę piękne. Na nic jednak te świetne mechaniki, jeśli gra nie daje opcji, aby je dobrze wykorzystać, co pokazały dwie poprzednie gry. Nio jednak wie, co robi i daje ponad 40 świetnych bossów, a to i tak nie licząc alternatywnych ich wersji. Poza bossami już jednak tak kolorowo nie jest, bo różnorodność wrogów to największa bolączka tej gry. Poza zwykłymi ludzikami zawalczymy z większymi zwykłymi ludzikami. No trochę demony takie z nich są, to prawda, tylko jest ich 4. Więc w praktyce będziemy przez 30 godzin w kółko bijać mordy tym samym 5 rodzajom przeciwników. Od czasu do czasu pojawi się wiadomo jakiś pająk, glut, czaszkoduszek, prosto z Duma czy kółka z Soulsów. To jednak rzadkość. System walki jest jednak na tyle dobry, że jakoś mocno to nie przeszkadza. Projekty poziomów są tutaj bardzo nierówne. Czasem gra zaskakuje, jak na przykład w domu z ruchomymi ścianami, czy podrzuci nam skrót, którego się nie spodziewamy, lub na początku poziomu będziemy od razu przed bossem. Jednak jeśli poziom wyeksplorujemy, boss będzie łatwiejszy. Jak przy zabijającym jednym uderzeniem od razu po przejściu przez mgłę glucie. Albo przy... No nie będę spoilerował, bo to jest sobie spoko. Ale większość poziomów to nic wyjątkowego. I po pewnym czasie można odnieść wrażenie, że w kółko przebiega się przez te same poziomy. No i właśnie, mimo że Nio czasem staje się lekko monotonne, nawet mocno przez te poziomy i przeciwników, to jednak nie mogłem się od niego oderwać, będąc ciągle ciekaw, co kolejna walka z bossem przyniesie. 3 gry pełne problemów, 3 gry, które perfekcyjnie się dopełniają, jedna mistrzowsko opowiada historię, druga wrzuca gracza do niesamowitego świata i trzecia ma fantastyczny system walki. I nawet mimo tych licznych problemów, jedna świetna rzecz wynosi te gry ku górze i sprawia, że ostatecznie nie żałuję, że w nie zagrałem i grało mi się naprawdę w nie bardzo fajnie. Uproszczając, że gry składają się właśnie z takich 3 elementów w gameplayu, fabuły i tego trzeciego, trudniejszego do określenia doświadczenia, na które składa się świat, grafika, muzyka i wiele innych elementów, mało jest gier, które wykonują 2 z tych części rewelacyjnie. Niektóre całkowicie jedną z tych części usuwają, skupiając się tylko na 2, czy czasem nawet tylko na 1. I to jest spoko. Gdyby tylko jednak istniała taka gra, która opowiada historię tak dobrze jak Wolf, do tego umieszcza gracza w tak świetnym świecie jak Origins i dorzuca bogaty gameplay jak w Nio, to by było coś. Bad Dream Coma jest polskim wskaż and kliknij, z jednymi z najbardziej kreatywnych zagadek, jakie w przygodówkach widziałem. Prosta rysunkowa grafika nie tylko dodaje tutaj bardzo mrocznego klimatu, ale również jest częścią opowieści i główną mechaniką gry. Wielokrotnie zaskakiwało mnie, jak pomysłowe są tu łamigłówki. Podałbym tu jakiś przykład, ale nie chcę komu zniszczyć zabawy. Coś, co jest tu również świetne, to decyzje. Na każdym kroku jesteśmy oceniani za to, co robimy. Nasze wybory potrafią sporo zmienić i nie są często oczywiste. Gra nie daje 2 opcji, z których od razu jest wiadomo, która jest dobra, która zła, a musimy ciągle myśleć nad tym, co robimy, a jeśli chce się zdobyć najlepszy lub najgorszy z zakończeń, trzeba się nieźle nagłowić. Super Rootberg graficznie, co tu dużo gadać, Cupheadem nie jest. Jest jednak jedną z najbardziej satysfakcjonujących i możliwe, że ma najlepsze poziomy, jakie widziałem w dwuwymiarowych platformówkach. Nie ma chyba lepszego komplementu, jaki można grze dać, niż to, co teraz powiem. Uważam, że różnorodnością mechanik i jakością samego rozmieszczenia platform, gra przebija nawet mojego ukochanego Super Meat Boya. Gra jest bardzo trudna, bardzo, bardzo, bardzo trudna, ale nigdy nie zniża się do tania
tanich sztuczek jak na przykład w I Wanna Be the Myszka Mickey. I co najważniejsze, poziomy te rewelacyjnie wykorzystują główny gimmick gry, czyli to, że po każdej śmierci poziomy stają się łatwiejsze. Gdy zginiemy na niektórych pułapkach, całkowicie one znikają. Gdy zostaniemy nabici na kolce, nasz trup stanie się wtedy platformą. Do tego ciężka hip-hopowo-dubstepowa muzyka, bo tak bym ją określił, która pewnie nie spodoba się każdemu, idealnie pasuje do tej dynamiki i wysokiego poziomu trudności. Jednak nie wszystko jest takie idealne i kolorowe. Problemy techniczne, odczuwalny brak dopracowania i sterowanie miśkiem, które jest dalekie od ideału. Tego ideału, który czyni Edmundowe platformery tak dobrymi. Więc mimo świetnych poziomów, platform i tak dalej, już skakanie po nich nie jest tak dobre jak chociażby w Meat Boyu. Mimo wszystko, Niegrzeczny Miś to jedyna gra, którą ukończyłem w tym roku ponad 10 razy. A każde kolejne przejście bawiło bardziej niż poprzednie. Ale co Edmund, to w końcu Edmund. I jego tegoroczne The End Is Nigh absolutnie nie zawiodło. Lubię tę grę nazywać drugim Super Meat Boyem i nie dlatego, że jest do niego bardzo podobna, chociaż trochę jest, ale coś, co te gry łączy i coś, czego najbardziej mi brakowało w Super Root Boyu, to odczuwalna na każdym skoku jakość, odczuwalne na każdym kroku dopracowanie, odczuwalne na każdym zwisie ze ściany poczucie perfekcji. Że wszystko tu działa idealnie. Muzyka, grafika, ten genialny feeling poruszania się, ta płynność i całkowita kontrola nad Ashem i do tego świetnie zaprojektowane poziomy. To wszystko zgrywa się w jedną piękną platformówkową perfekcję. Ostatnim, czego się w tej nie spodziewałem, to tak dobrego przedstawienia świata. Edmund często wspominał o tym, jak dla niego bliska i osobista jest ta gra i dokonał czegoś naprawdę niezwykłego. Był on w stanie przelać swoje emocje do świata gry. Cierpienie, przygnębienie, zrujnowanie to nie tylko nazwy poziomów w grze, ale również emocje, które grając można poczuć. Usłyszymy tu podobne utwory klasyczne co we wcześniej wspomnianym Rock of Ages 2. Tu jednak utwory te dostają całkowicie nowe brzmienie, cały czas zostawiając przy tym tę nutkę znajomości. I co jest tym wszystkim najlepsze, że podobnie jak w przypadku pierwszego Isaaca, była to gra zrobiona przez Edmunda na kolanie w parę miesięcy. Za pierwszym razem wyszła mu jedna z najpopularniejszych gier niezależnych kiedykolwiek. Na samym PC-cie dwie części Isaaca łącznie sprzedały się w ponad 5 milionach kopii, nie wspominając o dodatkach. Teraz stworzył on platformówkową perfekcję. Co za po prostu geniusz. I po platformówkowej perfekcji przechodzimy do Cupheada. Stawiam Cupheada wyżej niż platformówkową perfekcję. Okej. Cuphead, mój ty Cuphead. Stylizowana na animację z lat 30. grafika wygląda nieziemsko. Przygrywający w tle jazzik brzmi nieziemsko. Poziom trudności wymierzony jest równie nieziemsko. Sam gameplay jest jednak ziemski bardzo. I myślę, że to słowo idealnie tu pasuje. Ziemski, zwyczajny, po prostu okej. Nie więcej, nie mniej, po prostu okej. Może i nawet jest dobry, ale po prostu po takim miszku, naju, blidzie, rajzie, jeżu, traku, goi, bo to też w sumie taka trochę platformówka tylko nietypowa, mogę powiedzieć, że ich gameplay jest świetny i każda z nich była dla mnie bardzo satysfakcjonująca i każda z nich była dla mnie bardziej satysfakcjonująca po prostu niż Cuphead. Jednak jako całokształt Cuphead to wspaniałe doświadczenie i tego mu odebrać nie mogę. Ubi w tym roku gier wydało sporo, ale moją ulubioną z nich nie były Wildlandsy, nie było dziwaczne Ode, ani nowe części Asasyna czy South Parka, na które tyle czekałem. Najlepiej bawiłem się przy Mario i Kurlikach. Potem jak pierwszy raz usłyszałem o tym dziwacznym połączeniu, pomyślałem, że będzie to kolejny zbiór minigierek, bo w końcu z tego głupie wiewiórki są znane. Mario trochę też, bo właśnie takim zbiorem było jego połączenie z Niebieskim Jeżem. Więc sobie dużo z tego nie robiłem, no wyjdzie sobie gierka i sobie będzie. Gdy jednak tytuł ten został pokazany na E3, okazało się, że Bitwa o Królestwo będzie turową strategią w XCOM-owym stylu, co sprawiło, że mój entuzjazm nagle ostro poszybował w górę. I gdy w końcu gra wyszła, nie byłem zawiedziony. Gra jest bardzo przystępna dla kogoś, kto nigdy nie miał wcześniej do czynienia z grami tego typu, a zarazem ma wystarczająco skomplikowanych mechanik, że nie powinna znudzić nawet weteranów. I aby to pokazać, mógłbym wymienić wszystkie mechaniki, tak jak to zrobiłem przy Nio, ale nie wiem, czy jest sens, ale zrobię to. Do każdej walki musimy wybrać 3 z 8 postaci, każda z nich specjalizująca się w czymś innym. Walce wręcz, atakach z daleka, atakach obszarowych, leczeniu, czołgowaniu, poruszaniu, atakach związanych z poruszaniem i tak dalej. Różnice między nimi są naprawdę znaczące i każda konfiguracja 3 postaci zmusza do obrania innej taktyki. Każda postać ma 2 rodzaje broni, odkurzacze, młoty, pistolety, strzelby, a dodatkowo każda postać przy każdej z tych broni ma wybór między 2 ze specjalnych właściwości. Przyklejający wrogów do ziemi miód, sprężyna pozwalająca zrzucać ich poza planszę, co nawet po kilkudziesięciu godzinach gry nie nudzi. Kamień, lód, ogień, odrzucenie, atrament, wampiryzm. Mamy też oczywiście drzewko umiejętności, gdzie możemy ulepszyć staty, odblokowywać i ulepszyć specjalne ruchy, z których każda postać ma 2. Mogą to być różnego rodzaju osłony, wzmocnienia towarzyszy lub osłabienia, odstraszenia czy przyciąganie wrogów. No i moje ulubione przyczajanie się, które potrafią robić Mario i zielony Mario. Gdy taką umiejętność sobie odpalimy, nasza postać czeka na odpowiedni moment i gdy przeciwnik się ruszy, czy to na przykład dlatego, że go wystraszymy, odbijemy go atakiem odbijającym, albo po prostu ruszy się on w jego turze, wtedy mu się oberwie. To jest tak piękne.
piękne. Gdy do tego jeszcze dochodzi ta filmowa kamera, jest to nawet bardziej satysfakcjonujące niż wyrzucenie przeciwnika za mapę. Co jest jednak najlepsze, można te rzeczy łączyć. Oglądanie jak Luigi wysadza przeciwnika wybuchowym samochodzikiem, a następnie Mario go wybija w powietrze i przez kilka kolejnych ataków Mario z bratem odbijają przeciwnika między sobą, aby skończył wyrzucony za mapę, to jest tak świetne. Jak przystało gra o starym hydrauliku, kładzie ogromny nacisk na poruszanie. Możemy, co jest oczywiste, biegać, chować się za osłonami, te też można rozwalać, ale też możemy wykonywać drużynowe skoki, podbiegać do wrogów, by ich podcinać, wskakiwać do rur pozwalających daleko się przemieszczać, zeskakiwać z wysokości. Często jedną z tych rzeczy można wykonać kilka razy i bardzo często można wykonać kilka z tych rzeczy po kilka razy. Każdą postacią. To jest dobre. No i każdą postacią też wykonujemy ataki i używamy specjalnych mocy. To od strony gracza, do tego dochodzą już świetnie zaprojektowane areny walki, z których każda zmusza do innej strategii. Czasem na nich znajdziemy neutralne rzeczy, jak chain chompy, które co turę atakują tego, kto jest najbliżej nich, nieważne czy to przeciwnik czy nie, albo huragany, które odrzucają wszystko na swojej drodze. No i ogromna różnorodność przeciwników, gdzie na każdego trzeba dobrać odpowiednią taktykę. I jeszcze do tego podać 10 genialnych bossów. I świetnie wyważony poziom trudności. I mamy system walki, który jest ciągle angażujący, satysfakcjonujący i po prostu bawiący. I w sumie wystarczyłoby, żebym opisał tutaj przebieg jednej tury, aby pokazać świetność tego systemu i nie musiałbym wtedy to opisywać, więc co, lecimy? Dobra, już odpuszczę. I ta walka zajmuje jakieś 90% gry. 5% stanowi tu eksploracja i ta jest dosyć nudnawa. Biegając po świecie Mario, no, nie potrafi nic. Nic poza bieganiem. Więc zbieranie monet, czy szukanie znajdzie, których jest pełno, no za ciekawe nie jest. A wrzucone na siłę zagadki logiczne nie wymagają żadnego pomyślenia, a po prostu są męczące. Liczne błędy i crashy też tu nie pomagały. Ostatnie 5% to fabuła i ta, sam nie wierzę, że tu mówię, jest całkiem niezła. Znaczy, nie znajdziemy tu żadnej ciekawej opowieści, cutscenki to albo o nie, to boss, lub aby progresować, musimy iść do następnego świata, hurdur. Jednak to, jak zostały tu przedstawione postaci ze świata Mario i zające, jest świetne. To są dwie różne bajki połączone w jedną. Postacie z Grzybowego Królestwa są całkowicie nieciekawe, nie mają żadnych cech osobowości, nic ich nie wyróżnia i tak dalej. Za to ich kurlicze odpowiedniki to zupełnie inna bajka, każdy z nich kipi charakterem. Jak ulubieńcem większości jest Kurlicza Picza, to mnie całkowicie kupił Króliczy. Ta jego niewymiarowa bluza, jego niezdarność, głupkowatość i genialne ekspresje, kontrast między nimi, tak, wchodzą ze sobą w interakcje, liczne żarty ze starego jak świat uniwersum Mariana, stanowią, że ogląda się to super. No i gra wygląda i brzmi po prostu bosko. Świat jest bajeczny, różnorodny, pełen szczegółów, a Kirk Hope odwalił kawał fenomenalnej roboty swoimi orkiestralnymi brzmieniami. No i muszę jeszcze wspomnieć o jednym. Tyle osób wychwalało przebieranie Mario w Odyssei i słusznie, oczywiście. Kingdom Battle pod tym względem jednak nie odstaje, a może nawet jest lepsze. Tu nie przebieramy postaci, a bronie. A tych jest grubo ponad 200. Każda kolejna z całkowicie innym designem, jeszcze bardziej czarujący niż poprzedni. Wow. Gdy wyszło Abzu, też zrobiłem wow. I ciężko było mi zrozumieć, dlaczego tyle osób mówiło, że do Journey, którym było inspirowane, nie dorasta do pięt. Wszystko, co słyszałem na temat Journey, nie brzmiało interesująco, a każdy gameplay wydawał się strasznie nudny. Ale w końcu Journey ograłem i zrozumiałem. Journey zabrało mnie na niezwykłą podróż, którą niezwykłość ciężko słowami opisać, ale spróbuję. Journey to te promyczki słońca odbijające się na piasku. Journey to ślady zostawiane, gdy się po nim ślizgamy. Journey to szalik powiewający na wietrze. Journey to każdy jeden element Journey, które razem łączą się w piękną, magiczną całość. GoroGoa to gra, która w całości polega na łączeniu puzzli w całość. I wow, jest przy tym świetna. Chyba nie trzeba tutaj dużo mówić, a wystarczy, że pokażę tutaj kilka pierwszych chwil gry i każdy zrozumie, co jest w tym układaniu puzzli takiego niesamowitego. Powiem za to o czymś innym. Dla mnie GoroGoa jest grą, na którą czekałem od bardzo dawna. Na przestrzeni lat grałem w wiele gier, które starały się robić coś podobnego co GoroGoa. Nie żeby gramy o układaniu puzzli. Ciężko dokładnie przypisać Goro do konkretnego gatunku, coś pomiędzy przygodówką a grą logiczną. Jednak nie trzeba tu myśleć, aby rozwiązywać łamigłówki. Zwykle trzeba po prostu zauważyć połączenie między dwoma elementami. A podobnie rozwiązuje się problemy w klasycznych przygodówkach, na przykład zauważając, że aby zdobyć informację, trzeba dać zepsuty kawałek pizzy dla biednego kotka, przykleić do tego biednego kotka telefon, a potem pizzę przesolić. Logiczne. Oczywiście logiczne, jak przystało na przygodówkową logikę, a ta od normalnej się nieco różni. Jednak moment, gdy widzimy rozwiązanie tej zagadki, jest zawsze czymś fajnym. Wiele gier bazuje na rozwiązywaniu nielogicznych problemów, które mają nam na celu dać tę radość ze zrozumienia, co autor miał na myśli. Coś podobnego robiło również wydane w 2017 Franz Kafka Video Game.
gdzie na przykład, aby ominąć zablokowaną drogę na planszówce, trzeba przywrócić ścianę, która również jest skarablową literką, ułożyć z literek pędzel i nim namalować sobie most. Rozwiązanie czegoś takiego bawi, ale gdy sam gameplay sprowadza się do klikaj na wszystko, co popadnie, aż coś się stanie, a połowa zagadek jest zwyczajnie słaba, nie gra się w takie coś fajnie. Podobnych gier, szczególnie flashowych, było mnóstwo i zawsze, gdy w nie grałem, myślałem sobie, czekam, aż ktoś zrobi dobrą grę bazującą na tym koncepcie. I Goroga jest dokładnie tym, na co tyle czekałem. Little Nightmares jest również grą, na którą czekałem. Nie tylko dlatego, że są za nie odpowiedzialni ludzie od Little Big Planet. Nie tylko przez to, jak piękne były pokazywane przed premierą screeny i gameplaye, a dlatego, że Little Nightmares jest dokładnie tym, czego chciałem od Inside. Cały czas uważam, że Inside może być najładniejszą grą, w jaką kiedykolwiek grałem. Inside było niezwykle klimatyczne. Połowa gameplayu była bardzo pomysłowa. Druga połowa jednak była nudna. Identyczne bieganie w kółko z psami, bieganie z psami, bieganie z psami, bieganie z psami, bo tak wyglądała pierwsza połowa z gry. Ale w drugiej połowie innowacja. Bieganie w kółko z podwodnymi psami, podwodnymi psami, podwodnymi psami. Ile można? Szczególnie, że w ich poprzedniej grze każda jedna zagadka była tak pomysłowa. Inside to jednak cały czas dla mnie, mimo tych błędów, arcydzieło, nawet jeśli rozczarowujące. Little Nightmares za to gra, o której złego powiedzieć nie mogę nic. Ta jest pełna prostego, ale bardzo ciekawego gameplayu. Artystycznie to jest totalna miazga. Powiedziana bez słów historia wydaje się całkowicie kompletna. Gra to podobne 2 godziny perfekcji co Journey, jednak emocje, które wywołuje, są całkowicie inne. Little Nightmares pozwala poczuć niepokój, strach, obrzydzenie, a swoim zakończeniem nawet... A to coś, co mało gier jest w stanie zrobić. I gdzie Journey, Gorogoa i Little Nightmares starają się opowiedzieć coś bez wykorzystania słów, to nie zapominajmy, że można również powiedzieć dobrą historię za pomocą gry, której jedyne, co się robi, to czyta się słowa, dialogi. Finding Paradise jest dokładnie tym, czego się po nim spodziewałem. To The Moon raczej każdy zna, jeśli nie, no to do roboty. Gra długa nie jest, droga też nie, a opowiada przepiękną opowieść. Finding Paradise to kontynuacja przygód dwójki doktorów, spełniających marzenia, podróżując po czyichś wspomnieniach i je zmieniając. Największa jej wada, ale też zaleta, pochodzi z tego samego miejsca, z bycia sequelem świetnej gry. Największą zadą jest momentami bycie zbyt podobną do pierwowzoru. Poznawanie jedno po drugim czyjegoś wspomnienia i przechodzenie przez jego całe życie jak w To The Moon daje lekkie poczucie, że to znowu to samo. Z drugiej strony największą waletą jest to, że sama opowieść jest znów rewelacyjna, ale idzie w całkowicie innym kierunku niż To The Moon i jest jak dla mnie nawet lepsza. Na pewno bardziej skomplikowana, bardziej oryginalna i zmuszająca do myślenia. Co tu dużo gadać, Kang Gao znów napisał wyśmienitą opowieść, którą naprawdę warto poznać. Czas na całkowitą 180. Po czysto fabularnym doświadczeniu przechodzimy do Next Machine. Czystej, arcade'owej, twin-stickowej rozróby na najwyższym poziomie. To jedyna gra, która wywołała we mnie w tym roku na tyle dużą frustrację, jeśli to dobre słowo, że po popełnionym błędzie zwyczajnie odruchowo wyrzuciłem monitor za okno. No nie, nie należy do osób, które przy grach się tak bardzo denerwują, a jeśli już, to przez to, jak cholernie nudne są, ale wciąż coś tam sobie pod nosem mruknąłem, co jak na mnie jest dużo reakcją, a po przejściu gry dosłownie wstałem z krzesła i zacząłem klaskać. No dobra, prawie. Wstawania żadnego nie było. Next Machina to ciągła akcja na najwyższych obrotach od momentu naciśnięcia startu. Gra nigdy nie zwalnia, a gracz jest cały czas w samym środku akcji. Zasady gry są banalnie proste. Biegaj lewą gałką i unikaj wrogów, drugą gałką w nich strzelaj. Dochodzą do tego dasze i druga broń zadająca większe obrażenie i rozwalająca pociski wrogów. I w praktyce to tyle. A jednak proste mechaniki nie oznaczają, że gra jest prosta. Absolutnie nie. Ciągle mamy tu do czynienia z dziesiątkami przeciwników i jeszcze większą ilością ich pocisków, przez co gra wymaga ciągłego reagowania na setki małych różnych elementów, ciągłego wykonywania małych decyzji i po prostu ogromnego skupienia. Na ekranie dzieje się tak kosmicznie dużo, że ciężko to opanować, nie da się wręcz za każdą jedną rzeczą nadążyć, więc zamiast obserwować cały ekran, podążamy oczami tylko za naszą postacią i niewielką ilością rzeczy wokół niej, czasem co najwyżej gdzieś dalej zerkając. Wymagane skupienie, umieszczenie gracza w samym środku akcji i konieczność ciągłego ogarniania tak wielkiej ilości elementów potrafią przenieść gracza w ten dziwnie relaksujący stan umysłu, z którego bullet hell są znane. Do tego dochodzi świetnie zbalansowany poziom trudności, dzięki czemu tym bardziej nie chcemy popełnić błędu. Zwykle w grze umieramy po 2 trafieniach, po 1 tracimy tarczę i musimy się potem przez jakiś czas starać, aby ją odzyskać. Jeśli zanim to zrobimy, znów oberwiemy, tracimy życie. Tych mamy maksymalnie 5 i również po ich stracie minie chwila, zanim znowu takie znajdziemy. A strata życia wiąże się tutaj ze stratą ulepszeń, takich jak dodatkowa broń czy potrójne dasze. Każdy błąd to duża strata, ale zarazem też gra daje dla gracza drugą, trzecią i kolejną szansę na wyjście ze swojej sytuacji. Działa to perfekcyjnie. Co prawda gra pozwala na 99 kontynuacji, nawet po tym, jak zobaczymy game over, ale sam postanowiłem sobie nałożyć zasady perma śmierci i nigdy nie korzystać z kontynuacji, przez co myślę, że bawiłem się przy Next Machinie tak świetnie. No i dochodzi do tego też świetna wokselowa grafika zasypująca ekran tysiącami cząsteczek oraz świetny soundtrack, od razu przywodzący na myśl Hotline Miami, jednak tu nie usłyszymy nic w stylu... lub...
same. Dobra. Po przejściu Odyssey nie wstałem, nie zacząłem klaskać jak twórca słynnej IGN-owej recenzji tej gry, choć przyznam, byłem tego bliski. Wow. Co to było za wspaniałe zakończenie? Ciężko mi sobie wyobrazić lepsze zwieńczenie tej gry, a nawet całej serii. Gry rewelacyjnej. Gry, która pozwoliła mi poczuć się jak kilkanaście lat temu, gdy grałem w swoją pierwszą grę, czyli Super Mario Bros. Ta dziecięca radość, zabawa z odkrywania to coś, co nowy Mario pozwala poczuć. Odyssey ma chyba najlepszy system poruszania się postacią, jaki kiedykolwiek w jakiejkolwiek trójwymiarowej platformówce widziałem. I od samego początku gry mamy dostępne wszystkie umiejętności Mario. Skoki w dal, w tył, trójskoki i inne ruchy znane ze poprzednich trójwymiarowych odsłon powracają. Teraz jednak Mario nie podróżuje sam, a ma ze sobą Capiego, czapkę, która do jego standardowego wachlarza ruchów dodaje kilka dodatkowych, bo z takiej rzuconej czapki Mario potrafi się teraz odbijać, dzięki czemu łącząc ten ruch płynnie z innymi, może on skakać wyżej i dalej niż kiedykolwiek, a to wszystko zarazem całkiem wymagające i bardzo intuicyjne. Capim też możemy rzucać w każdą możliwą stronę, w taki sposób rozwalając skrzynki, ale co najważniejsze, jeśli trafimy w inne żywe stworzenie, które czapki nie posiada, możemy przejąć Capim kontrolę nad jego umysłem, a takich stworzeń jest około 30. Każda z całkowicie innym zestawem ruchów i umiejętności. Skacząca na ogromne wysokości żabka, iskra na linii elektrycznej, skrzydlaty Goomba, Chain Chomp czy wielki Trek. A to tylko pierwsze 5 transformacji z całej gry. Tak naprawdę wielka część zabawy w Odyssey to oczekiwanie na to, jaką kolejną ciekawą transformacją gra nas zaskoczy. Coś, za co często się wychwala Odysseye, to światy. I te są bardzo dobre, jasne. Ale Nintendo, pokazując przed premierą nowy Donk z realistycznymi ludźmi czy granie Trexem, głośno krzyczeli: idziemy na całość, nie ma żadnych granic! I ja to szanuję. To działa świetnie, tylko że po takich zapowiedziach można czuć się bardzo zawiedzionym, bo Odyseja stoi tak pośrodku, między zwyczajnością a totalnym szaleństwem, co ostatecznie daje dziwny efekt i czuć spory niedosyt. Bo Nintendo rozbiło granice, mogło zrobić wszystko, pójść w każdym kierunku, a tego nie zrobiło. Na 11 w pełni grywalnych światów dostajemy 2, które są faktycznie szalone i bardzo oryginalne wizualnie. New Donk i Lancheon. Jest też Królestwo Dark Souls. To wygląda nieziemsko, jednak spędza się tam zaledwie 5 minut i pełne królestwo w takim stylu z czekającym na końcu tym bossem byłoby rewelacyjne, ale kończy się zanim się zacznie. Poza wcześniejszymi dwoma dostajemy idealne na start Królestwo Czapkowe, troszkę z taką stylistyką Tima Burtona. I jeśli chodzi o oryginalnie zbudowane światy, mamy wielką otwartą pustynię ze sporą ilością dungeonów i przepiękne, podzielone na mniejsze jakby wyspy latające Królestwo Bowsera. Pozostałe 6 światów są bardzo zwyczajne, co nie znaczy, że sobie po prostu gra ani nie idzie na całość w stronę szaleństwa, dziwaczności itd., ani też nie dostajemy światów oryginalnie zbudowanych pod względem gameplayu. A to nie jest przecież tak, że poprzednie części Mario nie miały pomysłowych światów i tutaj niby Odyseja jest dlatego jakaś wybitna. Chociażby przychodzi na myśl fantastycznie wyglądający świat zabawek z galaxii, a pod względem pomysłowo oryginalnie zbudowanych światów pierwsze trójwymiarowe Mario, Mario 64, miało Tic Tac Clock, Rainbow Ride, Wet Dry albo Tiny Huge. Mega kreatywne światy, których tutaj nie ma. Nintendo ze światami nie poszło w stronę gameplayu, nie w stronę dziwaczności, a w stronę trzecią, w stronę przepchania światu szczegółami i contentem. Światy są czarujące, pełne magii, niezamieszkane już tylko przez same Toady, a spotkamy tu dziesiątki różnych stworzeń. Duszki, ogrodnicze roboty, widelco ludzie, czy właśnie realistycznie wyglądający ludzie, którzy jak dla mnie pasują zaskakująco dobrze do tej gry, ale pasowaliby jeszcze lepiej, gdyby było więcej tak niepasujących do świata Mario rzeczy. Tak niepasujących do świata Mario, ale jednak pasujących tutaj kreatur. Światy są pełne minigierek, małych sekretów. Ciężko mi wytłumaczyć dlaczego, ale przebieranie Mariana za kucharza, króla, samuraja, klauna, etc., bo tych przebrań jest masa, daje ogromną frajdę, tak zwyczajnie. Bieganie jako pirat Mario, czy doktor Mario, czy wstaw jedno z 40 przebrań Mario, jest super. A wszystkie z nich perfekcyjnie przechodzą do 8-bitowych sekcji gry. Te 8-bitowe sekcje, podobnie jak minigierki, są chyba jedną z najbardziej angażujących, skomplikowanych i trudnych rzeczy w całej grze. I gdy muzyka przechodzi na 8-bitową, no cudne to jest, albo gdy 8-bitowy Bullet Bill wylatuje ze ściany i przechodzi w trójwymiar, to jest dobre. Występ Pauline i wszystko, co wchodzi w skład zakończenia, to po prostu magiczne momenty. Zakończenie to mistrzostwo. Jest tak dobre. Robienie gumbowej wieżyczki, miażdżenie ścian Trexem i wszystko związane z transformacjami jest rewelacyjne. Bieganie po wodzie niczym jeż, że błękitne, gdy jest się pod wpływem kwiatków,
Gra jest po prostu przepchana, no właśnie, magią, urokiem. Byłem też bardzo zaskoczony jakością walk z bossami. Co jak co, ale te w serii Mario wcześniej nie zachwycały. Tutaj jest ich dużo i są one zaskakująco różnorodne, przynajmniej za pierwszym razem. Bo jednak gdy gra zmusza do walki z tym samym bossem po raz trzeci, w praktycznie takiej samej formie, no już dobre takie nie są. Walki jako Mario są dosyć klasyczne, skocz trzy razy na głowę i zrobione. Świetne jest w nich, że pozwalają często na szybsze przejście walk, jeśli podejdziemy do nich agresywnie, skillowo. Najfajniejsze jednak walki to te, które zmuszają nas do korzystania z czapkowych transformacji. Te są naprawdę świetne, aż chciałby się po prostu ich więcej. I tu przechodzimy do sedna, bo czym właściwie jest Super Mario Odyssey? Z jednej strony mamy eksploracyjnego zbieracza w stylu Banjo-Kazooie, z drugiej trójwymiarową platformówkę w stylu, no chociażby Super Mario Galaxy. Odyseja jest gdzieś właśnie po środku i w mojej opinii ani nie jest świetną platformówką, ani świetną zbieraczką. W byciu kolektatonem główna przeszkoda to rzeczy, które w grze się zbiera, czyli w tym wypadku księżyce. Tych jest ponad 800 i jak może 100 czy 200 z nich jest świetną zabawą, dostajemy za odkrycie dobrego sekretu, pokonanie fajnego bossa, zrobienie jakiegoś małego wyzwania i potrafią być całkiem satysfakcjonujące, cała reszta już taka nie jest. I problem polega na tym, że dużo z nich dostajemy za nic wartościowego, za nic ciekawego. Po prostu sobie leżą i wydają się być one totalną stratą czasu. Bycie nagradzanym i komplementowanym za nic to nie jest fajne uczucie. Można wtedy się poczuć, że ktoś z nas drwi, a zmuszanie potem jeszcze do oglądania długiej niepomijalnej animacji tylko dolewa oliwy do ognia. A to sprawia, że nawet te dobre księżyce przestają tak bawić, a spora część zabawy z eksplorowania znika. Od strony platformowania jest jeszcze gorzej, bo jak gra daje niesamowite podstawy ze swoim rewelacyjnym systemem poruszania i transformacji, mamy tu świetny fundament pod dobre platformowanie, jednak tego tu nie znajdziemy wcale. Jedyne momenty, w których nasze umiejętności są poddane próbie lub zostajemy umieszczeni w ciekawych sytuacjach, to ostatnie królestwo kampanii oraz ostatni z bonusowych światów. I nie chodzi tu o poziom trudności, nie ma w tej grze nic wymagającego, ale to nie byłby problem, jeśli poziomy platformówkowe byłyby ciekawe. System transformacji pozwala na praktycznie nieskończone możliwości i gdy te możliwości są fajnie wykorzystane przy niektórych walkach z bossami, tak ani w eksploracji światów, ani przy komnatach z wyzwaniami platformówkowymi, już tego nie znajdziemy. Te 5 minut ostatniego królestwa i 10-minutowe bonusowe królestwo to trójwymiarowo-platformówkowe mistrzostwo świata. Gdy gra próbuje być platformówką, robi to na najwyższym światowym poziomie. Robi to tak po prostu dobrze, że chce się zwyczajnie tego więcej, a te momenty stanowią zaledwie 1% całości. Reszta pod względem czysto gameplayowym, zapominając o całej magicznej otoczce, jest zwyczajnie prymitywna. Cały czas Mario Odyssey jest niesamowite. Przechodzenie głównej części gry to po prostu wspaniałe magiczne doświadczenie, zakończenie jest tak dobre. A tym bardziej boli ten niesamowicie niewykorzystany potencjał, jeśli chodzi o platformowanie i postawienie ilości ponad jakość w eksplorowaniu. Bo ta gra mogła być jeszcze 100 razy lepsza i na Super Mario Odyssey 2 nie mogę się doczekać. Nie mogę się też doczekać, aż druga i trzecia część Bayonety na Switchu się pojawią. Bayonetta jest według mnie tym dla slasherów, spektakl fighterów, hack and slashów, czym nowy Doom dla FPS-ów. Bayonetta jest tańcem, rytmika i płynność walki w tych grach jest po prostu na zupełnie innym poziomie. Bayonetta nie potrzebuje 200 mechanik jak Nioh, bo wykorzystuje idealnie te kilka, które ma. Nie żeby gameplay nie miał głębi, wręcz przeciwnie. A to za sprawą dziesiątek ruchów, które długonoga wiedźma potrafi. To oczywiście inne dla różnych zestawów uzbrojenia. Uzbrojenia, które absolutnie nie zawodzi. Poza w miarę zwyczajnymi dwoma pistoletami, a co zawsze w grach uwielbiam, czy kataną, co też uwielbiam, Bayonetta może założyć łyżwy i za ich pomocą walczyć. Tak. Lub złapać za rakietnicę, a właściwie dwie. Wiele z tych broni pozwalają nam założyć je na nogi lub ręce. Tak jest na przykład z rozmakowymi szponami, które są świetne, bo możemy je w każdej chwili przełączać między ognistą a elektryczną wersją. Tak samo jest ze wspomnianymi wcześniej pistoletami. Tak, Bayonetta potrafi władać czterema naraz i tyczy się to również rakietnic. Tych też można używać czterech jednocześnie, a w porównaniu do najtrudniejszych do zdobycia broni w grze, te i tak wypadają całkiem zwyczajnie. Ilość możliwych ruchów nie tylko sprawia, że ciągle trzeba decydować, który wybrać, ale za sprawą tego, jak świetnie są one zanimowane i jak przechodzą z jednego w drugi, tworzy to spektakularne widowisko, na które świetnie się patrzy. A mimo tego spektaklu, dynamiki, ilości rzeczy, które się ciągle na ekranie dzieją, ciągle wypadają dziesiątki sanikowych pierścieni z przeciwników, twórcom udało się jakimś cudem sprawić, że to wszystko cały czas jest bardzo klarowne. Między dwoma zestawami broni możemy też się w każdej chwili przełączać, a nawet wykonywać specjalne kombinacje, łącząc dwa zestawy broni. Dobrze wykonanym unikom towarzyszy też tutaj lekkie spowolnienie, dodające właśnie do tej płynności, a idealny unik sprawia, że czas zwalnia na dłuższą chwilę, gdzie wrogowie stają się kompletnie podatni na nasze ataki. A to spowolnienie nie jest tylko częścią walki, również w historii, w cutscenkach się czasami pojawia, czy w eksploracji na przykład pozwalając bajonecie biegać po wodzie niczym jeż błękitny. Wiedźmia też potrafi zamieniać się w zwierzaki, te również ze specjalnymi właściwościami jak na przykład latanie.
nie, bo czemu nie? Długie nogi, które nie potrafi zgrabnie poruszać, to jednak nic w porównaniu z tym, co potrafi robić swoimi włosami. Włosy są tu tak długie, że gdyby Roszpunka je zobaczyła, szybko by się wróciła i schowała w swojej wieży. Tak długie, że bajoneta się w nie ubiera. Tak długie, że może z nich robić wielkie łapy i zagrać wrogiem w siatkówkę. Włosy tak długie, że może ona z nich zrobić ogromnego pająka i wysłać go na wroga. Wow! No i te miodne egzekucje, też tak płynnie wykonywane, za pomocą diabelskich narzędzi tortur. To są brutalne rzeczy, to są piękne rzeczy. W odróżnieniu od Duma nie będziemy tu walczyć z hordami piekielnych demonów, a z nie hordami niebiańskich aniołów. Jestem prawie pewny, że to najlepsza gama przeciwników, którą widziałem w slasherach. Nie tylko wizualnie się od siebie bardzo różnią, jednym z nich jest anielska limuzyna, to każdy wymaga od gracza innego podejścia. I tu faktycznie gra zmusza nas, abyśmy korzystali z tej ogromnej ilości ruchów, które bajoneta potrafi wykonywać. To wszystko sprawia się na to, że walka w bajonecie może być moją nawet ulubioną ze wszystkich slasherów, w jakie grałem, a tych trochę było. Jedyne, co może być blisko, to DMC 3, ale minęło 8 lat, odkąd ostatnio w nie grałem, więc ciężko powiedzieć. I co jest świetne, ta płynność i zgrabność nie tylko dotyczy się tej walki, a wszystkiego w bajonecie. Różnorodne szczegółowe lokacje są pełne poukrywanych sekretów, te często zawierające bonusowe misje, jak na przykład przejście areny nie dotykając nigdy ziemi. Bardzo szybkie bieganie, podwójne skoki, spowalnianie czasu sprawiają, że poruszy się wiedźmą perfekcyjnie, tak świetnie, że można by tym nawet oprzeć jakąś niezłą platformówkę. Fabularnie też jest okej. Postaci nie ma dużo i w praktyce sprowadza się to do trójki głównych, jakby, bohaterów, ale te są świetnie napisane, świetnie zagrane, gra potrafi naprawdę rozbawić i ponownie spektakl i filmowość na cutscenkach też nie zawodzi, dzięki czemu fajnie się tę opowieść śledzi, nawet jeśli sama nadrzędna historia jest dosyć przewidywalna i nieciekawa. I że połowa cutscenek to pokaz slajdów. Jeśli już miałbym się do czegoś przyczepić, no to świat. Ten jest interesujący, to jednak mnie nie wkręcił i praktycznie każdy przeciwnik to jakaś wariacja na temat anioła, nawet jeśli tych jest bardzo dużo i no są najróżniejsi, to jednak każdy jest biało-złotym aniołem. Trochę mi to nie grało i momenty, gdy gra trochę traci na tej swojej płynności, to dwie misje, które mają być urozmaiceniem i są zaskakujące, są świetne, ale są za długie i po chwili przestaje bawić to, jak bardzo są czymś całkowicie innym od całej reszty gry, a zaczynają lekko nużyć. Ponownie sami bossowie, gdzie też czuć stratę trochę tej płynności. Te są cały czas bardzo dobre, ale są one tylko bardzo dobre przy rewelacyjnej grze. Poprzednie 10 pozycji między Bio a The Entity może wydawać się dziwaczne trochę. Mam tu problem. Zwyczajnie stawiam te gry na bardzo równym poziomie. Wszystkie uwielbiam, przy wszystkich bawiłem się rewelacyjnie i nie jestem po prostu w stanie powiedzieć, że jedna jest na pewno lepsza od drugiej. Każda z tej dziesiątki mogłaby zająć miejsce innej, gdyby mnie zapytać innego dnia. Są to tak znakomite gry, że każdego innego roku mogłyby tworzyć całe top 10 i to chyba całkiem niezłe. Jednak rok był wyjątkowy, a teraz przed wami pozostała 8, najlepszy z najlepszych. Przed wami całkiem solidna lista moich 8 najlepszych z najlepszych gier, które ukończyłem w 2017 roku. What Remains of Edith Finch. Na pozór kolejny walking sim, jednak jak zwykle te łaziki krytykuje się za minimalną interaktywność, tak w ROF jest jednym z najlepszych przykładów na połączenie growej interaktywności z opowiadaniem historii. Jednak jak przystało na grę skupiającą się w 100% na fabule, ciężko coś o niej powiedzieć, nie niszcząc tym samym zabawy z grania w nią. Niemniej jednak spróbuję. W grze wcielimy się w tytułową Editę, lub nie tytułową, bo w rodzinie Finchów znalazły się takie dwie. Główna bohaterka i jej babcia. Z tej też rodziny nie pozostał wśród żywych nikt inny, poza właśnie młodą Editką. Rodzina Finchów była liczna, pełna utalentowanych osób, ale praktycznie każdego Fincha spotykała śmierć w młodym wieku. I tak od wielu pokoleń. Dosyć nietuzinkowa sytuacja, przez co wielu i członków rodziny, i osób z zewnątrz zaczęło myśleć, że na rodzinie Finchów ciąży klątwa. Naszym zadaniem w tej opowieści będzie odkryć, jak to tak naprawdę było. Czy to faktycznie pradawna klątwa, czy może zwykły przypadek, albo po prostu to zwyczajni idioci. Informacje będziemy zdobywać zwiedzając rezydencję Finchów i jej okolice, tam można znaleźć różnego rodzaju teksty, zwykle pamiętniki, ale czasem może to być komiks lub list od psychologa. I czytając te teksty, wcielimy się w poszczególnych członków rodziny Finchów i w ich butach będziemy przeżywać ostatnie chwile ich życia. Każda z tych opowieści na swój sposób jest interesująca, każda pozwalająca poznać kolejną część większej całości i każda kończąca się śmiercią. Ta świadomość, że nieważne co zrobimy i tak skończymy martwi, sprawia, że sami możemy poczuć to, co czuli członkowie rodziny, pewni tego, że ciąży na nich klątwa, pewni swojej nieuniknionej śmierci. Mimo że spędza się z każdą osobą zaledwie kilka minut, WROF robi świetną robotę i pozwala naprawdę nieźle te osoby poznać i zrozumieć. Rewelacyjne jest, jak te wszystkie małe opowieści
opowieści, wszystkie małe szczegóły, które możemy odkryć zwiedzając wielką, zakręconą willę, układają się w piękną, spójną całość. Całość, która nie jest podana nam na tacy, a trzeba faktycznie samemu zastanowić się nad tym, co każdy element tej historii oznacza. Jest to naprawdę fantastyczna, głęboka, całkiem oryginalna opowieść. Opowieść też wyśmienicie przedstawiona. Eksploracja rezydencji jest dużo bardziej angażująca niż w innych podobnych produkcjach. To pierwsze za sprawą rozmieszczenia wszędzie licznych szczegółów, które pozwalają bardziej poznać rodzinę Finchów, i po drugie dzięki licznym, ciekawym skrótom. Niby mała rzecz, ale mająca spore znaczenie. Każdy moment, gdy sobie uświadamiamy, a tu jestem, sprytnie, sprawia zwyczajnie, że się nie nudzimy. Świat wydaje się bardziej realny, no i co najważniejsze, unika się tak backtrackingu. I historia zwyczajnie płynie. Trzymanie klawisza W przez 2 godziny to dla wielu osób zwyczajnie straszna nuda. Nieważne jak historia jest dobra, a gra piękna. WroF jest tego świadome. Każda z zabójczych opowieści niesie za sobą też oryginalny sposób interakcji ze światem. Te są naprawdę kreatywne. Jednym z nich jest na przykład odgrywanie interaktywnego komiksu i takich urozmaiceń jest naprawdę dużo, a jedna z tych historii jest po prostu opowiedziana mistrzowsko i tak idealnie, perfekcyjnie łączy gameplay z opowieścią, że no trzeba samemu w to zagrać, naprawdę. W grze rozgrywamy rzeczy zapisane w różnego rodzaju tekstach, więc te teksty będziemy praktycznie przez całą grę słyszeć. Voice acting tutaj jest na najwyższym poziomie, poza tobą do głowy, ale będziemy te teksty również cały czas widzieć w formie napisów. Wow, gra ma napisy, cóż za innowacja! Ale serio, napisy w WroF są jednymi z najbardziej kreatywnych, jakie widziałem. Możliwe, że są nawet najlepszym elementem całej gry i bez nich ta gra by nie robiła takiego wrażenia, bo to one przez większość czasu skupiają uwagę. I można to już zauważyć od razu po uruchomieniu gry, gdzie wita nas logo, ale zarazem już jesteśmy w grze, o czym oczywiście większość graczy nie będzie od razu wiedzieć, ale po kilku sekundach łapie się za mysz i wow, to już gra. Niby mały szczegół, ale od pierwszych sekund łapie i angażuje gracza. Zaglądamy do skrzynki pocztowej i napisy są w niej. Kolejne pojawiają się na bramie wjazdowej i po otworzeniu jej je zrzucamy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak przez całutką grę. Głęboka, świetna opowieść, piękna prezentacja i świetne połączenie opowieści z gameplayem. Jednak nie tak świetne, jak w Lisie. Lisa umieszcza gracza w postapokaliptycznym, okrutnym, brutalnym świecie. Świecie, na którym pozostała jedna kobieta. Ta jest dla głównego bohatera jak córka i zrobi wszystko, aby ją ratować. To okrucieństwo i poświęcenie jako gracz możemy poczuć na własnej skórze. Ale po kolei. Lisa jest połączeniem platformówkowej eksploracji z klasyczną JRPG-ową walką turową. Obie te rzeczy działają w perfekcyjnej synergii ze sobą. Jest ze samą opowieścią także. Synergia to może często trochę nadużywane słowo w opisywaniu gier. Tutaj myślę, że pasuje ono idealnie. Bo ucinając Lisę na 3 części, fabułę, eksplorację i walkę, są one po prostu dobre. Może nawet bardzo dobre, ale każdy z tych elementów dopełnia 2 pozostałe, co daje po prostu fantastyczny efekt. Walka w Lisie to typowa JRPG-owa turówka, gdzie mamy swoje 4 postacie, te mogą walczyć, leczyć, nakładać wzmocnienia, osłabienia, używać przedmiotów, mamy ataki działające na kilku, niektórzy przeciwnicy są podatni na dany typ ataków, jak na przykład ogniste, bardzo, bardzo, bardzo klasycznie. Jednak ze sporą ilością małych urozmaiceń, jak robienie kombosów niektórymi postaciami, gdzie musimy wklepać odpowiednią kombinację na dany atak, niektóre postacie nie mają punktów many, a punkty technik, które ładuje się atakami, i tak dalej. Postaci, które możemy dodać do swojej drużyny, w grze jest 30. Tych, aby zrekrutować, będziemy musieli spotkać zwiedzając świat i w jakiś sposób zasłużyć sobie na ich pomoc. Niektórzy chcą zwyczajnie, abyśmy ich wysłuchali, inni, abyśmy zapłacili im brudnymi magazynami, bo tak, walutą w tym świecie są pornograficzne gazetki, innych musimy przekonać siłą, i tak dalej. Każda postać zachowuje się inaczej podczas walki, mamy przywołującego wiewiórki mistrza bestii, kierowcy ciężarówek, który w ciężarówku przejeżdża wrogów, ale żeby nie było tak łatwo, cierpi on na depresję, więc czasem nie wychodzi mu kierowanie tą ciężarówką. Ta depresja to jeden z wielu efektów statusu, jakie w grze są. Mamy na przykład rewolwerowca Nerna, który potrafi zanudzić swoimi opowieściami wrogów do snu, i tak dalej. Każda postać bardzo ciekawa, pełna charakteru, osobliwa, a to nie tylko okazują tym, co mówią, jak wyglądają, ale też tym, jak walczą. Po kilku godzin walczenia z daną postacią u boku, można się naprawdę do niej przywiązać, ale to jednak jest okrutny świat i w każdej chwili każdego członka drużyny możemy na zawsze stracić. Chcesz zregenerować życie drużyny śpiąc przy ognisku? Dobrze się zastanów, jesteś wtedy podatny. Mogą cię okraść, zatruć czy porwać członka drużyny. Walczysz z mocnym wrogiem? Lepiej szybko go rozwal, bo zawsze jest ta minimalna szansa, że wykona on potężny atak, którym zamorduje na zawsze członka twojej drużyny. I nawet wizyta w Poké Center mu nie pomoże. To jesteśmy zaproszeni do gry w rosyjską ruletkę. Nie trzeba raczej nikomu tłumaczyć, jak działa. No i gra bardzo często zmusza do podejmowania bardzo trudnych decyzji. Takie decyzje, które w innych grach nie robią wrażenia, tutaj mają ogromną siłę. Stracić na zawsze ulubionego członka drużyny, czy wszystkie przedmioty. W większości RPG-ów wybór niby oczywisty. Miksturki leczące, usuwające efekty statusu, przywracające do życia omdlałych kolegów, mołotowy, którymi możemy rzucać we wrogów. We wielu innych grach mają one minimalne znaczenie, szczególnie, że ma się ich setki. Tutaj każdy przedmiot jest na wagę złota. Na co mi te miksturki, skoro jeśli przegram, wrócę do checkpointa minutę temu. Tutaj jeśli się przegra, można stracić
wiele, wiele, wiele minut progresu. Użycie miksturki może oznaczyć, że nie będziemy musieli ryzykować odpoczywając przy ognisku. Przez to, jak wiele można stracić, faktycznie trzeba podczas walki zastanawiać się nad każdym ruchem. Tak samo mołotowy, są one niesamowicie rzadkim towarem, ale są też niesamowicie potężne. Gdy walczymy z grupą wrogów podatnych na ogień, potrafiły zamienić długą, trudną walkę w dwa rzuty mołotowa. Na świecie gry znajdziemy też pełno miejsc z możliwymi do kupienia przedmiotami, bronią, zbroją, tak samo niektóre postacie będą chciały od nas zapłaty w zamian za pomoc. Jednak tu też musimy się dobrze zastanowić, bo o magazyny w tym świecie łatwo nie jest. I nie da rady kupić wszystkiego. Inną ciężką decyzją może być strata wszystkich pieniędzy i wszystkich przedmiotów, ale druga opcja to strata ręki, a co za tym idzie, strata siły ataków, defensywy, ale też możliwości wielu ataków w ogóle robienia, tych, które korzystają z posiadania dwóch rąk. Lista sprawia, że każda podjęta decyzja ma znaczenie. Ogromne znaczenie. Zamienia na ogół błahe rzeczy w innych grach, jak odpoczywanie przy ognisku, używanie przedmiotów, wydawanie kasy, na coś, nad czym się człowiek zastanawia. Czyni to grę bardzo angażującą, tak samo niby klasyczny, nudny system turowej walki zaczyna być ciekawe, nie tylko przez liczbę dodatkowych ruchów, ale dzięki konsekwencjom przegranej. Trzeba się naprawdę starać, tak? Dodatkowo dzięki temu, że strata i zmiana są nieuniknione, nie możemy ciągle stosować tej samej strategii, bo po stracie najlepszej postaci będzie to niemożliwe, więc cały czas trzeba się adaptować do sytuacji. Świat jest tutaj w pół otwarty, mamy kilka stref, a w każdej po kilkanaście lokacji. Aby przejść do następnego zestawu miejsc, musimy w danym wykonać odpowiednie konieczne czynności. No i są też lokacje w pełni opcjonalne. Działa to bardzo fajnie, bo cały czas mamy to poczucie bycia w otwartym świecie, posiadania wielu opcji, ale też nigdy nie jest to przesadnie przytłaczające. Świat też jest pełny sekretów, czasem będą to przedmioty, które, jak mówiłem, odgrywają tutaj bardzo dużą rolę w grze, więc cieszy ich znalezienie. Czasem możemy znaleźć przejście do ukrytej lokacji z najzabawniejszym momentem z gry. Sam humor w Lisie jest jak dla mnie perfekcyjny. Podobnie jak w Nowym Wolfie, balans szaleństwa oraz humoru z poważną, ciężką powieścią to mniej więcej pół na pół. To jednak tutaj pasuje i świetnie się dopełnia. I w ogóle nie odczułem tego dziwnego dysonansu między powagą a żartem jak w Nowym Kolosie. Coś, co jednak największe wrażenie w Lisie na mnie zrobiło, to jak mimo bardzo, bardzo prostej grafiki udało się twórcy stworzyć żywy, wiarygodny świat, w który bardzo się wciągnąłem. Na to się składa mnóstwo elementów. Rewelacyjne jest to, że każda jedna postać, którą spotkamy, jest inna, ciekawa. I nie jest to tylko grupka postaci, której dotyczy fabuła. To są napisane świetnie. I nie tylko 30 możliwych kompanów. Podróżując po świecie, trafimy do wielu miasteczek, kryjówek gangów, samotnych trenerów karate. Każda jedna spotkana postać, każda jedna linijka dialogu przez nich wypowiedziana jest ciekawa, po prostu. To się również tyczy przeciwników. Wyobraźcie sobie, że Final Fantasy, zamiast walczyć ze setkami bezosobowych klonów rycerzy w zbrojach, każdy z nich wygląda inaczej i mówi co innego. Albo że w Undertale walk jest tyle samo, ale nigdy nie spotyka się dwa razy tego samego przeciwnika. Tak to właśnie jest w Lisie. Podobna różnorodność tyczy się lokacji, ale już nie będę tutaj przez 15 minut gadał. Proszę bardzo, coś takiego. No i ta muza jest tak świetnie zawsze pasująca do wszystkiego. Gdy walczy się z najsilniejszym przeciwnikiem w grze, ten cały czas się z nas śmieje w utworze muzycznym. To jest tak dobre. Albo muza na siłowni. I tak dalej. A to jeszcze nie wspominając o fabule tej gry. To jest rewelacyjna. Dzieli się ona na dwie części. Osobistą opowieść o bradzie, głównym bohaterze, który zrobi wszystko, aby uratować swoją córkę, o jego wrogach, o jego przyjaciołach. Powieść przepiękna. Z drugiej strony, my jako gracz chcemy dowiedzieć się, co się stało ze światem, skąd pełno mutantów, dlaczego została tylko jedna kobieta i tak dalej. To jest tutaj tłem i głównie trzeba samemu z podanych szczątkowych informacji mniej więcej sobie w głowie układać, co chodzi. No i mógłbym tak gadać i gadać, bo jest jeszcze wiele rzeczy, które ta gra zwyczajnie robi świetnie. Lista to growe arcydzieło, aż ciężko uwierzyć, że to dzieło jednej osoby. Hollow Knight to dzieło osób trzech, co nie znaczy, że robi trzy razy mniejsze wrażenie. Absolutnie nie. A obie gry, nawet jeśli do wielu rzeczy podchodzą całkowicie odwrotnie, to jednak zrobiły na mnie ogromne wrażenie w podobny sposób. Obie są dwuwymiarowymi platformówkami ze świetnie wykreowanym, bardzo różnorodnym, w sporym stopniu otwartym, mrocznym, intrygującym, ponurym światem. Obie są pełne osobliwych postaci, obie były w stanie mnie do swojego świata po prostu wciągnąć. Hollow Knight to jedyna poza Soulsami gra, która pozwoliła mi na każdym kroku odczuwać tę ponurość, smutek i przygniatający ciężar zniszczonego świata, w którym akcja gry się rozgrywa. To w dużym stopniu dzięki oprawie audiowizualnej. Świat gry jest zarazem bajecznie piękny, ale też zakażony, zrujnowany. To samo jest przekazywane ścieżką dźwiękową, na przykład muzyka z zielonej ścieżki. Muzyka przepiękna, bajeczna, zachęcająca do zwiedzania tego cudownego miejsca. I to działa, to sprawia, że zwiedzanie tej lokacji za każdym razem, no, było po prostu magiczne. Ale ten sam utwór ma również takie momenty.
Melancholijne to chyba dobre określenie tego brzmienia. Podobnie jest w mieście Weeze, niegdyś przepięknej, majestatycznej stolicy, teraz zniszczonej, zalewanej ciągłym deszczem i dokładnie to samo można wyciągnąć z chyba mojego ulubionego utworu z gry, który właśnie przygrywa w tle tej lokacji. Można usłyszeć o tym majestacie, ważności czy nawet świętości tego miejsca. Miejsca, które teraz jest cieniem siebie z przyszłości. Tęsknota za tym, co było kiedyś, ale też motywacja do tego, aby to miejsce uratować, przywrócić do stanu sprzed lat. Gra świetnie przedstawia obraz tego, jak ten świat był kiedyś piękny. Czy to przez zniszczenia, które widzimy, tęsknotę, którą można poczuć dzięki muzyce, czy też z opowieści mieszkańców tego świata, wspominających, jak to kiedyś było pięknie. Gra pokazuje, jak bardzo zostało wszystko zniszczone, pozwala w pewnym sensie zobaczyć, jak coś niezwykłego zamienia się w ruinę i pokazuje tego proces jakby. Gra pozwala samemu bardziej zrozumieć to i poczuć właśnie ten proces zniszczenia i przechodzenia w ruinę za pomocą małej opowieści o śpiewającej górniczce. Gra świetnie wykorzystuje swój otwarty świat do opowiadania takich małych opowieści. Nie ma tu może setek postaci, jest ich trochę ponad 30, czyli cały czas całkiem sporo, ale z większością z nich spotkamy się nie jeden raz, często kilkanaście razy w ciągu swojej przygody. Taki na przykład Tiso, tak samo jak my, chodzi po tym ponurym świecie, jednak ma on inny cel, szuka on wyzwania. My jako Hollow Knight szukamy sposobu, aby ten świat naprawić, jednak wielokrotnie nasze drogi się skrzyżują i za każdym razem czeka nas mała, krótka rozmowa i to jest strasznie fajne. Takich wędrujących po świecie postaci jest bardzo dużo i co najważniejsze, są to małe, ale pełne opowieści. Praktycznie każda z nich kończy się w satysfakcjonujący sposób. Innym takim wędrowcem jest komar kartografer Cornifer. Nie dość, że sympatyczny z niego komar, to sprzedaje on mapy każdej lokacji, a bez tych ani rusz. Więc po wejściu do nowego miejsca pierwsze co się robi to poszukiwania mapiarza, a zawsze zostawia on za sobą porozrzucane kartki i z daleka można usłyszeć jego nucenie. I po prostu to jest tak fajne za każdym razem, gdy zaczyna się go słyszeć albo widzi się te jego kartki porozrzucane. To jest cudowne. Samo działanie map też jest bardzo oryginalne, bo póki Corniego nie znajdziemy, musimy błądzić jak we mgle po lokacjach, nie wiedząc zupełnie nic o nich. Po tym jak już mapę znajdziemy, nie jest ona kompletna, więc nie będziemy już się kompletnie gubić, ale też cały czas nie jest nam odebrana zabawa z eksplorowania. A resztę mapy musimy odkryć sami. Świetne. I tak jak nucenie Corniego usłyszymy również płaczące larwy. Te są główną i jedyną formą znajdziek w Hollow Knightie. Nie są to jedyne rzeczy, które można znaleźć, poukrywane, ale w najbardziej poukrywanych miejscach znajduje się spore ilości geo, czyli waluty. Gry. No ale właśnie, te larwy są nieźle pochowane, ale dzięki temu jak głośno jęczą, zawsze wiemy kiedy ich szukać, co sprawia, że zarazem znalezienie jest ich bardzo satysfakcjonujące, ale nigdy frustrujące. No i są takie słodziaczne, że aż głupio ich nie uratować, szczególnie, że gdy się pogada z ich tatą, nieźle nam nasze trudy wynagrodzi. Można też znaleźć ulepszenia życia, czy ataków, czy many, ale nie nazwałbym tego znajdźką, mimo wszystko. A po prostu, no, taką bardzo normalną rzeczą w Metroidvanii. Świat gry nie jest tylko przepiękny, niezwykle klimatyczny, ale również bardzo duży i co najlepsze, mamy wolną rękę, jeśli chodzi o kolejność eksplorowania. Gra jest Metroidvanią, więc czasami jakieś lokacje będą zablokowane, dopóki nie znajdziemy odpowiedniej umiejętności w innej lokacji, tak? Umiejętności takie jak widzenie od ściany, czy skakanie w ciemności, podwójne skoki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednak świat jest na tyle świetnie przemyślany i dobrze zbudowany, że te zablokowane przejścia nie czynią gry bardziej liniową. Do wielu lokacji znajduje się więcej niż jeden sposób na wejście. I praktycznie zawsze w Hollow Knightie mamy kilka dostępnych dróg w danym miejscu. Możemy udać się, no, gdzie chcemy. Jedną lokację można zwiedzić zaczynając z lewej strony albo z prawej i będzie się to znacząco różniło, ale będzie zarazem w obu przypadkach świetne. Każdego opowieść jest inna, każdego kolejne zwiedzanie lokacji, zdobywanie umiejętności będzie się mniej lub bardziej różniła i to jest świetne w Hollow Knightie, że nie potrzebuje on ciągłych cutscenek, narracji itd., aby opowiadać piękną opowieść, bo ta opowieść pisze się sama, gdy się w grę po prostu gra. A sama historia świata, tego kim jesteśmy, co doprowadziło do zniszczenia, też jest naprawdę dobra. A jeszcze nic nie powiedziałem o samym gameplayu, a o czym mówić jest, bo i walka i platformowa i rozwój postaci są tu zrobione po prostu genialnie. Każda lokacja ma swoich specyficznych przeciwników, jak i pewien motyw związany z platformowaniem, wyskokowe grzybki, ruchome ściany. Jedna z moich ulubionych rzeczy w Hollow Knightie to umiejętność odbijania się bronią od kolców lub przeciwników i to jest świetnie wykorzystane w walce, gdzie często będziemy przez długi, długi czas, no, skakać od jednego wroga do drugiego, nigdy ziemi nie dotykając i podobnie są całe miejsca platformowe poświęcane na odbijanie się od właśnie niebezpiecznych rzeczy. Często w grze musimy wykorzystać 2, 3, 4 umiejętności szybko jedna po drugiej, co czyni gameplay wymagającym i angażującym. Tak samo walki z bossami są wymagające, jak i uczciwe. Przyznam, przez to jak świat jest otwarty, brakuje trochę skomplikowania. Wszystko w grze jest tak zaplanowane, aby móc je przejść, mając niewielką liczbę umiejętności. Więc twórcy nie mogli sobie pozwolić, aby każde miejsce było bardzo, bardzo skomplikowane i wymagające. Wyjątkiem od tego są 3 ostatnie wyzwania w grze, gdzie dopiero w pełni są wykorzystane wszystkie mechaniki. Mamy finałową arenę walk, gdzie będziemy musieli popisać się niezłą walką, serię wyzwań platformowych w Białym Pałacu i finałowego bossa, które właśnie jako
jedyne korzystają z pełnego wachlarza umiejętności Hollow Knighta, a tych jest dużo. I chciałby się po prostu więcej czegoś takiego. Nie wiem, jak to jest możliwe, że w takim Hollow Knightie czy Lisie jest tyle interesujących, świetnie napisanych postaci. Wykreowane w nich światy są tak interesujące i mnie od razu wciągnęły. A w całym Horizonie wszystkie postacie są maksymalnie płaskie, jedynie co Aloy jakoś minimalnie się wyróżnia, reszta to sztampa na sztampie. Do tego słabo zagrana i słabo zanimowana. Nie wspominając o postaciach pobocznych. Nie jest to może tak tragiczne, bo tego przepić się nie da. A jeśli chodzi o interesujące lokacje, no to jest jedna. Oczywiście główne, jedyne duże miasto to Uczta dla Oka, mega klimatyczna miejscówka, ale reszta? No nie zachwyca. Czy właśnie żadne inne miejsce nie zapadło mi ani trochę w pamięć. Horizon wciągnął mnie swoim gameplayem. Ten jest po prostu rewelacyjny. A mianowicie sam system walki. Ale to zostawmy sobie na koniec. Więc, prehistoryczne post-apo z robodinozaurami. Może jeszcze steampunk do tego, co? Brzmi jak idealny setting pod gierkę z otwartym światem. I cóż, robodinozaury są rewelacyjne jako przeciwnicy. Łuki i dzidy działają świetnie jako bronie do walki z nimi. I odkrywanie, co spowodowało koniec, ale nie do końca świata, też jest tu świetne. Horizon może być pod pewnymi względami najładniejszą grą, w jaką grałem. I jakimś cudem wygląda i działa tak pięknie na tym prehistorycznym ziemniaku. I jakimś cudem zarazem jest totalnie nienatchniony wizualnie. Z wyjątkiem głównego miasta. Gra uderza w uber realizm z milionem efektów i dawką sztuczności. Takiej pewnej plastikowości. Szczególnie to widać po modelach postaci. Mimo, że preferuję raczej podejście z nowego Assassina, który oferuje dużo czystszą, wyraźniejszą grafikę. Lub oczywiście podejście ciekawe stylistycznie i artystycznie. Gdzie nawet bez super tekstur i tak dalej, gra może być śliczna. Mimo tego, gdy ostatnio odpaliłem Horizona, to w głowie kłóciły mi się dwie myśli. Jaka ta gra jest dobra i jaka ta gra jest piękna. Nawet jeśli jest to styl graficzny, którego nie lubię, Horizon od samego początku do końca wygląda nieziemsko, a jedyne co faktycznie razi, to mimika i animacje postaci przy dialogach. Na filmowych cutscenkach wszystko jest cacy, ale przy typowych RPGowych rozmowach już się to trochę sypie. Ale to wciąż lata świetlne nady. Główny problem tego świata to brak jakichkolwiek charakterystycznych miejsc, gdzie chociażby w takim Nio na ogół, no średnio wyglądającym, nawet brzydkim, było kilka naprawdę wyśmienitych momentów, które zapadają w pamięć. Tutaj Południk jest jedynym takim miejscem, a reszta to łąki, lasy, pustynie, góry, bardzo klasycznie. Już w pierwszych minutach gry zostaje się wrzuconym do pradawnych ruin, te początkowo napawały mnie mega optymizmem, bo uwielbiam takie łączenie bardzo futurystycznej technologii z miejscami, do których nie pasuje, co zawsze w Assassinach mi się podobało, albo na przykład w nowych Xenoblade'sach. Tutaj jednak każda lokacja starożytnych ruin wygląda identycznie, ładnie, jasne. Ta gra jest przepiękna, ale zarazem graficznie nienatchniona, powtarzalna, monotonna, poza Południkiem. Fabularnie opowieść obecna jest taka se. Opowieść o tym, jak się skończył, ale nie świat, jest super. Ale to co najważniejsze, czyli cała rozgrywka jest po prostu tutaj świetna. Jeśli chodzi o projekt otwartego świata i aktywności poboczne, jest naprawdę dużo lepiej niż we wszystkich innych Ubisoftówkach, w jakie grałem. Znienawidzone przez wielu wieże, to tutaj ogromne robo-dino-żyrafy, które cały czas chodzą. Wspinaczka na nie jest zawsze ciekawa, a jako, że jest ich tylko 5, nie zdążą się znudzić. Porozrzucane po świecie znajdźki też zbierałyby się naprawdę przyjemnie, platynując grę. Po pierwsze nie ma ich dużo, po drugie czasem zdobycie ich potrafi być wyzwaniem wspinaczkowym, bardzo fajnym, gdzie normalnie w grze wspinaczka jest maksymalnie uproszczona, tak zebranie tych znajdzik wymaga kombinowania. Po trzecie, za znalezienie ich czeka jakaś niezła zawsze nagroda. Poza tym na świecie jest też parę obozów bandytów, kilka terenów łowieckich, gdzie trzeba wykonać jakieś specjalne wyzwania, łowieckie właśnie, oraz kociołki, które są właśnie jak takie małe dungeony, gdzie znajduje się czasem jakaś walka, czasem trochę ciekawej wspinaczki, jakieś takie minimalne, powiedzmy, platformowanie, a na koniec walka z bossem, czyli wzmocnioną wersję jednego z robotów, które normalnie po świecie biegają, a nagroda za ukończenie ich to opcja hakowania robotów, które są do danego kotła przynależne. Te będą walczyć dla nas, a niektóre z nich mogą nawet spełniać rolę wierzchowca. Samych misji pobocznych nie ma dużo, ale są naprawdę fajne. Nic wybitnego, ale w takim Assassinie każda jedna misja poboczna była kompletnie bezwartościowa, pusta, krótka, nie miała kiedy się dobrze zacząć. W Horizonie misje poboczne mają bardzo satysfakcjonującą strukturę. Wiecie, zaczynają się, rozwijają i kończą. W Assassinie kończyło się na zaczynaniu. No i walka. Ta jest wyjątkowo dobra. Walka nieporównywalna. Zdecydowanie bardziej zaawansowana niż we wszystkich Assassinach, Unchartedach, Cieniach, Złości, Batmanach, Far Cryach, Niesławusach. Jest sporo Spectacle Fighterów ze świetnym systemem walki, sporo Souls-like'ów, ale Horizon sprawia, że wszystkie pozostałe gry akcji w podobnym stylu wydają się właśnie prymitywne. Ciężko mi uwierzyć, jak to jest dobre, szczególnie, że po zapowiedziach gry i po tym,
kto ją kurczę stworzył, się tego naprawdę nie spodziewałem. To są ludzie, którzy 10 lat spędzili tworząc Killzone. Czy te były złe? No może i nie, ale 4-godzinne militarne FPS-y w niedalekiej przyszłości to nie jest coś, co można nazwać oryginalnością. A tu nagle robił Horizona, tym samym taranując i przeganiając całą konkurencję. Wow, umiejętności Aloy są bardzo typowe. Spowalnianie czasu i strzelanie w locie lub na ziemi, ciche ataki z góry, ciche ataki z ukrycia, ciche ataki połączone ze wślizgiem i bardzo płynne przewroty z klatkami nieśmiertelności. No i ataki wręcz, finishery, całkiem standardowo. Poza tym Aloy potrafi strzelać z łuku. I nie tylko z łuku. Arsenał, jaki Aloy przy sobie nosi, jest ogromny. Wolny start gry tu trochę przeszkadza, ale tylko trochę. Nawet z kilkoma początkowymi brońmi walka jest cały czas angażująca. Gdy jednak już zdobędziemy wszystkie rodzaje broni, mamy w zanadrzu 25 różnych rodzajów ataków. Naprawdę różnych, z których bardzo szybko w czasie każdej walki możemy przełączać się między 15. W tym różne łuki i strzały, shotguny i ich strzały, proce i bomby, wyrzutne lincz bijające wrogów do ziemi, potykacze potykające wrogów czy wybuchowe pułapki. Gra ciągle daje dla gracza ogromny wybór opcji, to jednak można łatwo zepsuć w swoim dziwnym systemem poziomów i niezbalansowanym poziomem trudności. Albo zapominając do gry wrzucić przeciwników. To się zdarza. Horizon na obu frontach spisuje się rewelacyjnie. Różnych robodinozaurów jest sporo. Konie, byki, koniobyki, wielkie treksy, boskie kretobestie, pterodaktyle, czołgi. Każda z maszyn zachowująca się inaczej i zbudowana inaczej, na przykład taki prosty kuń. Możemy zestrzelić mu osłony i strzelać w głowę, zadając większe obrażenia. Możemy też jednym celnym strzałem ognistą strzału trafić w kanister i całkowicie kunia zanihilować. Możemy też zwykłą strzału taki kanister z niego zrzucić, bo z takowych można sobie kraftować właśnie ogniste strzały. Leci na ciebie ziejący lodem pterodaktyl? Zestrzel mu zamrażarkę z pleców. Wielki treks nie daje ci spokoju i podrzuca ci swoje cedeki z remixami? Przycumuj golinami do ziemi, weź łuk snajperski ze strzałami odrywającymi, wyrwij mu celnym tego boomboxa z jego malutkich rączek i daj mu posmakować jego własnej broni. O tak, to się nigdy nie znudzi. Tak jak mi się chyba nigdy nie znudzi siódmy Resident. W tym strzelanym horrorze z około 5-godzinną kampanią spędziłem 60 godzin. Przechodząc grę na każdym poziomie trudności, przechodząc każdy dodatek i teraz mam ochotę kupić ją ponownie i jeszcze raz przejść. Capcom swoim demkiem w stylu PT od razu mnie wciągnął do Hype Traina i mimo, że pomysł na update'owanie dema jest dziwaczny, kupiło mnie to. Nawet jeśli ostatecznie nic konkretnego w tym demie nie było, to doszukiwanie się tej tajemnicy było czymś naprawdę fajnym. Na szczęście mój pociąg oczekiwań się nie wykoleił, a gra najśmielsze moje oczekiwania przekroczyła. Mimo, że była czymś zupełnie innym niż samo demo. A była nie tylko świetnym horrorem, ale i świetną strzelanką. Ciężko opisać dokładnie, co jest takiego niezwykłego w tej grze. Przyglądając się jej pojedynczym elementom, może wydawać się ona dosyć zwyczajna, ale gdy już te elementy się połączy, tworzą fantastyczną całość. Tu wstaw wolne porównanie do gotowania. Coś, co można bezapelacyjnie stwierdzić, to, że gra wygląda po prostu okropnie, obrzydliwie, paskudnie, brudno i to jest super. Każde jedno miejsce wygląda żywo, wygląda realistycznie, jest pełne szczegółów. Oświetlenie, odbicia, promienie słońca przechodzące przez rolety, to wszystko wygląda fantastycznie i sprawia, że można naprawdę się w to wczuć. Jedyne inne gry, które mi przychodzą na myśl z podobnym dopracowaniem graficznym i tą odczuwalną na każdym kroku po prostu jakością i właśnie tchnące życiem, to dwie ostatnie gry od Niegrzecznych Psów i dwie ostatnie gry od oprogramowania. Dodatkowo przez całutką grę widzimy wszystko z oczu bohatera, gra nas nigdy z tego nie wyciąga, co tym bardziej pomaga się w to wczuć. I to może zabrzmieć dziwnie, ale gra ma najlepsze animacje rąk bohatera widziane z jego oczu, odganianie much, otwieranie drzwi, trzymanie broni, wsiadanie do samochodu, wygląda po prostu dobrze wygląda. Co jeszcze bardziej pomaga immersji, to HUD. Ten jest tutaj ograniczony do totalnego minimum. Przez większość czasu nie ma go w ogóle, w czasie walki pojawia się jedynie celownik, wybór broni widać tylko, gdy się ją zmienia, no i elementy interaktywne są zaznaczone, gdy jesteśmy blisko nich. Tyle. Ilość zdrowia sprawdza się patrząc na zegarek, co jest super, lub po tym, że ekran robi się czerwony, co jest mniej super. Jeśli chodzi o fabułę gry, ta jest bardzo prosta, zwyczajna, bez większej głębi ani niczego innego i jest super. A to dzięki temu, jak jest opowiedziana w taki dosyć subtelny sposób. Bez miliona cutscenek, dialogów, gra ciągle intryguje, pokazując tu jakąś ciekawą postać, tu jakąś notatkę, tu jakiś obraz na ścianie, tu jakaś niejasna rozmowa się pojawi. To wszystko dodaje atmosfery, sprawia, że chce się poznać odpowiedzi i gdy już się całą historię pozna, jest to spójna i bardzo satysfakcjonująca całość. Sam gameplay też jakiś skomplikowany nie jest. Od kilka zwyczajnych broni, parę rodzajów przeciwników, proste zagadki na myślenie, trochę eksplorowania, szczególnie w porównaniu z tą super walką skomplikowaną w Horizonie. Walką i platformowaniem w Hollow Knight czy wszystkim w Lisie. Te jednak łączy jeden problem. Bardzo mały, ale jednak, czyli tempo i płynność akcji. Hollow Knight i Horizon bardzo wolno się rozkręcają, Lisa za to jest czasem zbyt ciekawa. Tak, czasem dzieje się w niej zbyt dużo szalonych rzeczy.
co trochę wybija z gry. Minimalnie, ale jednak. Resident po prostu płynie perfekcyjnie. Natężenie akcji od początku do końca gry rośnie. Pierwsza godzina to chodzenie i zwiedzanie jak w jakimś łaziku, potem trochę zabawy w chowanego rodem z amnezji, następnie zaczynamy się bronić, coś tam próbując walczyć i tak cały czas coraz więcej tej akcji, coraz stajemy się silniejsi, aby na koniec palić wszystko miotaczem ognia, wysadzając bomby za sobą, nie patrząc na wybuchy i masakrując wrogów, dual-wieldując bizony. Wrogów dużo nie ma, są małe, spleśniałe buły, takie ludzkie i duże, i to w sumie tyle. Uwielbiam jak wyglądają. W obu grach. Mają ten świetny balans między przypominaniem ludzi i byciem obleśnymi, przerażającymi i spleśniałymi bułami. Czasem gra rzuci jakiegoś szalonego bossa, a te są naprawdę niezłe. Jedna z nich pozwala nawet na pokonanie bossa na więcej niż jeden sposób, co jest świetne. Zrobiło to na mnie początkowo kolosalne wrażenie, ale no właśnie, tylko jedna walka taka jest. Czasem będziemy musieli wykonać jakąś prostą zagadkę, jeśli można tak to w ogóle nazwać, ustawić odpowiednią godzinę na zegarze, albo w pokoju, w którym drzwi zamykają się po podniesieniu broni, zamienić ją na zabawkową, albo znaleźć przedmiot, który rzuci odpowiedni cień po odpowiednim obróceniu go. Proste rzeczy, ale bardzo przyjemne rzeczy. Tu trochę straszenia, tu cała sekcja polegająca na ucieczce z pokoju. No i świat gry, który jest rewelacyjnie zbudowany. Przez większość gry będziemy zwiedzać rezydencję rodziny piekarzy. Ta jest bardzo duża, pełna ukrytych przejść, zamkniętych drzwi, do których później trzeba wracać, gdy się klucz znajdzie. Te same miejsce odwiedza się czasem kilka razy, ale w innym celu. I mimo że gra jest mega liniowa, to robi świetną iluzję otwartości. Siódmy rezydent mistrzowsko żongluje między różnymi formami zabawy. Ciągle rzuca jakieś urozmaicenia, dzięki czemu gra się w niego cały czas świetnie. No i muszę jeszcze wspomnieć o rewelacyjnych nagrodach, które się dostaje za przejście gry w dany sposób, na przykład ją speedrunując albo przechodząc na najwyższym poziomie trudności. Te nagrody są dostępne na każde kolejne przechodzenie gry. Potężne bronie, okulary pozwalające widzieć przez ściany, buty dające sonicznu prędkość i świetna jest ta muzyczka w pokojach z sposobem na zapisywanie gry. Tak cudna. Świetna ta gra jest. Poza jedną sekcją, której wszystko co mówiłem wcześniej nie dotyczy. Tempo akcji leży, lokacja jest nudna i brzydka, urozmaiceń brakuje. Jedyna decyzja, jaką się w grze podejmuje jest... dlaczego ona tu w ogóle jest? Nowy Resident to krok w całkowicie innym kierunku, razem będąc powrotem do korzeni serii. I nawet ten jeden odstający fragment nie przeszkodził mi się świetnie bawić. Nowa Zelda to również coś nowego, ale zarazem powrót do początków. Nowa Zelda ma też taki odstający od świetnej całości fragment. Odstający mocno. Jest ich więcej niż jeden. Tylko że gra jest tak dobra, że grając można to przeoczyć, nawet nie zauważyć w ogóle. Te odstające fragmenty to różnorodność przeciwników. Tych jest... jeden? No w praktyce do tego się to sprowadza. Niby mamy trzy rodzaje wrogów, ale goblin z bronią, goblinojaszczur z bronią i nieco większy goblin z bronią, to w praktyce ten sam goblin z bronią. Więksi przeciwnicy pełniący rolę minibossów są świetni, tylko że jest ich czterech, a z każdym walczy się kilkadziesiąt razy. Dwóch z nich już za trzecim razem potrafi nudzić, pozostałych dwóch nawet po 40 walkach są cały czas spoko. Czasem pojawią się też jakieś urozmaicenia, jak fabularny boss, z którym się walczy tylko jeden raz, albo jakiś nietoperz czy ośmiornica nas zaskoczą, ale to stanowi naprawdę bardzo, bardzo mały procent gry. Z różnorodnością broni, jakie mamy do walki z nimi jest równie średnio. Mamy bronie 3, tak, 3. Ciężkie, lekkie i dzidy. Koniec. Może i wizualnie różnie wyglądających są dziesiątki, ale w praktyce są one przydzielone do trzech właśnie grup, każda z danej grupy mająca identyczne ruchy, tylko inne obrażenia. Tu też są wyjątki jak różdżki, genialne bumerangi, liść i młotek sprężynowy, które odrzucają wrogów i Master Sword z atakiem dystansowym i to właściwie wszystkie wyjątki. Kolejna odstająca rzecz to jakość kapliczek i boskich bestii, czyli dungeonów ze zręcznościowo-logicznymi wyzwaniami. Te właśnie ani nie były wymagające, ani skomplikowane, ani ciekawe. 21 z 91 kapliczek są identyczne. Walka z tym samym jednym przeciwnikiem w kółko i w kółko i w kółko i w kółko. Dlaczego ktokolwiek pomyślał, że to dobry pomysł? Z pozostałych 70 większość jest średnia. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Wszyscy to dobrze znacie. Nintendo najwyraźniej nie. Myślę, że pasuje to do opisania tych kapliczek perfekcyjnie. No bo w zasadzie kapliczki w Zeldzie wyglądają tak. Na początku prezentują nam jakiś pomysł, później go rozwijają, czynią ciekawszym, bardziej skomplikowanym i na koniec czeka nas nagroda za ukończenie wyzwania. Tak przynajmniej myślę, że to powinno wyglądać. Bo jak jest kilka tak sformułowanych wyzwań, tak większość zapomina całkowicie o rozwinięciu. Prezentuje jakąś mechanikę i na tym kończy. Mimo tego, jak bardzo niedopracowane wydają się te kapliczki i walka, to coś, czego przez 200 godzin grania w Zeldę nie odczułem. Nie przeszkadzało mi to ani trochę. Potrafię wskazać te rzeczy teraz po jej przejściu, ale 200 godzin grania w nią były przepięknym, magicznym, osobistym, ciągle bawiącym, wspaniałym doświadczeniem. Ja nie jestem osobą, która lubi biegać godzinami po otwartym świecie. Zwykle są one dla mnie kompletną nudą i w grach z otwartym światem zwykle przebiegam w ciągu 5 godzin przez kampanię i tyle. To pozwala mi się dobrze w tych grach bawić. Są od tego wyjątki jak Horizon, którego splatynowałem, czy czwarty Assassin, którego skończyłem na 100% dwa razy. To są jednak dużo mniejsze i krótsze gry. Trzeci Wiedźmin trzymał mnie przez ponad setkę godzin. Całkowicie wciągniętym, zaangażowanym w ten świat. Zrobiłem co się dało w Białym Sadzie, zrobiłem wszystko na 100% w Velen, ale cały czas dobrze pamiętam ten dzień, gdy po przejściu z Kaligę na jakieś 50% otworzyłem mapę i serce mi pękło, widząc te znaczniki na mapie, szczególnie te skarby podwodne,
to był mój limit. I tak naprawdę jedyna gra, która również trzymała mnie przez 200 godzin przed ekranem, to druga część Dark Souls. Może nie najlepsza, ale jednak utrzymała moją uwagę najdłużej. No i tych dwóch gier nie liczę, no bo one nie trzymały mnie dlatego, że się dobrze bawiłem, a dlatego, że trzymały pistolet przy moim kolanie. Ciężko mi to w głowie pomieścić, jak takie Nintendo sobie przyszło. Zobaczyło dziesiątki open worldowych gier, jakie przez ostatnie lata regularnie wychodzą. Postanowiło samemu coś takiego zrobić i zrobiło to najlepiej na świecie, naprawiając wszystkie problemy związane z tą otwartością i robiąc to z taką gracją. Jest tyle rzeczy w tej grze zrobionych mistrzowsko, że można by to opisywać godzinami. Jak mówiłem przy Horizonie, że świat jest nudny, a jedyne interesujące miejsce to piękny południk. W Zeldzie każde jedno miejsce jest ciekawe, świat jest ogromny i naprawdę ciężko mi uwierzyć, jak dobry. Wszędzie znajdziecie coś ciekawego i mówię serio, wszędzie. Każde jedno miejsce na tym ogromnym świecie jest wypełnione magią, urokiem. Charakterystyczne miejsce znajduje się tu na każdym kroku. Wystarczy, że popatrzę na jakiekolwiek miejsce na tej mapie, w głowie od razu widzę, jak ono wygląda, od razu mi się przypomina, jakie ciekawe przygody tam miałem. Naprawdę nie jestem w stanie opisać, jak niesamowicie dużo w tym świecie jest ciekawej, wartościowej zawartości. I jak ten świat wydaje się żywym miejscem. Jak wszystko w nim jest dopracowane do perfekcji i wszędzie na tej ogromnej mapie czeka coś ciekawego. I mamy totalną dowolność w zwiedzaniu tego, nie mamy żadnych ograniczeń. Każdego, kto zagra w Zeldę, czekają całkowicie inne świetne momenty, inne podróże, inne przygody. A podróżowanie po tym świecie bawi niesamowicie. Wiele open worldówek dodaje do swoich gier autopilota. W nowym Assassinie nieraz szedłem sobie pozmywać, czy zrobić kawę, czy cokolwiek innego, gdy gra grała się sama. Dodanie autopilota w tylu grach nie naprawia problemu, a tylko go lekko zmniejsza co najwyżej. Zelda autopilota nie potrzebuje. Nie tylko dzięki temu, że świat jest ciekawy, ale ze sprawą świetnych form poruszania się po nim. Możemy ujeżdżać nie tylko konie, ale inne rzeczy. Możemy surfować na tarczy, latać na paralotni. To wszystko jest super, ale najlepszą formą poruszania jest tutaj wspinaczka, bo wspinać możemy się tutaj na wszystko. I jak wspinanie się jest teraz w prawie każdej takiej grze. I też twórcy zaczęli zauważyć, że hej, no w sumie to jest okropnie nudne, więc aby było ciekawsze, wspinaczka w obecnych grach jest maksymalnie opuszczona i zautomatyzowana. Zelda jednak na łatwiznę nie idzie i daje dla gracza mechanikę wspinaczki, która ciągle jest angażująca. Wspinać można się na wszystko, ale trzeba mieć na uwadze ilość energii, jaką mamy i za każdym razem trzeba dokładnie wymierzyć, ile chce się wykonywać szybkiej wspinaczki zjadającej dużo staminy, a ile wolnej, ale efektywnej, aby wejść jak najszybciej, ale nie spaść. Dochodzi do tego ciągłe szukanie miejsc, na których można energię zregenerować. Może nie brzmi to na jakieś skomplikowane, ale w praktyce zamienia to wspinaczkę z nudnej na naprawdę dobrą, fajną zabawę. Świat Zeldy nie jest też płaski. Ta wertykalność połączona z paralotnią i wspinaczką działa świetnie. Wierzę, coś co jest teraz we wszystkich grach z otwartym światem, to kolejna rzecz, którą Nintendo sobie wzięło i zamieniło na coś świetnego. Po pierwsze, świetny system wspinaczki sprawia, że wchodzenie na nie to zawsze małe, fajne wyzwanie. Paralotnie sprawia, że zejście z nich jest równie fajne. Wierzę, to odkrywają kawałek mapy i służą później jako punkty szybkiej podróży. Mapa tutaj to po prostu mapa. Bez miliona znaczników, bez żadnych tak naprawdę znaczników, co nie znaczy, że nie jest przydatna. Wręcz przeciwnie. Nie potrzebuję wielkiego znacznika, aby wiedzieć, że ten wielki szkielet na mapie jest miejscem wartym odwiedzenia. Czy ten ogromny labirynt? Czy to jeziorko w kształcie rozbitego serca? Czy jakaś ciekawie wyglądająca góra? Mapę trzeba faktycznie samemu przeglądać, coś na nie zauważyć i tam się udać. No niby takie proste, a jak nieporównywalnie lepsze od biegania między znakami zapytania, yo. Dokładnie taki sam cel jest w tych wieży. Są one punktami obserwacyjnymi, gdzie się wchodzi, wyciąga lornetkę i się szuka miejsc, które przyciągną naszą uwagę. A tych jest pełno na tym świecie. Jak tak się zastanowić, to niby są proste oczywiste rzeczy, a jednak wydają się tak rewolucyjne po latach gier robionych na jedno kopyto. Dokładnie tak samo rewolucyjne wydają się znajdźki w Zeldzie, bo co za zabawą jest zobaczenie na mapie, że pod wodą jest skrzynka, podpłynięcie tam i jej wyciągnięcie. No żadna. Gdy jednak biega się po świecie i samemu zauważy się, że coś pod wodą się błyszczy, podejdzie, aby potwierdzić, że to faktycznie skarb, następnie wyciągnie się tą skrzynkę, wystrzeliwując mrożącą z wody kolumnę, czy używając do tego telemagnezy, to daje dopiero poczucie, że coś się osiągnęło. Samemu, bez trzymania za rączkę. Gdy zobaczy się wielki wodospad, podpłynie do niego tratwą, a to też nie sprowadza się tylko do trzymania w danym kierunku, a potrzebujemy do tego zerwać wcześniej wielki liść i za jego pomocą wywoływać powiew wiatru w danym kierunku. Jak się wskoczy za niego, znajdzie skarb, no to jest zabawa, to jest osiągnięcie. Tak samo koroki, które są tak dobrym pomysłem na znajdźki, bo nie tylko trzeba je zebrać, co byłoby nudne. Trzeba najpierw coś zauważyć, jak na przykład dziwne posągi z ofiarami, albo podejrzanie rosnące drzewa, albo dziwne puzzle. Na zobaczeniu się jednak nie kończy, bo później trzeba ukończyć jakieś małe wyzwanie, samemu złożyć odpowiednią ofiarę, znaleźć i umieścić brakujący puzzle, zestrzelić ruszające się cele, zauważenie ich bawi, zebranie ich bawi, gdzie wiele gier nie wymaga ani zauważenia, bo są one podświetlone na mapie, a zebranie to po prostu podejście do nich i nic więcej. To mój ogromny problem z Odyseją, tam większość znajdziek kończy się na zauważeniu, gdzie później nie ma nawet wyzwania w zebraniu ich, a czasem nawet nie ma ani zabawy z zauważenia, ani zdobycia, bo po prostu sobie leżą. Koroki to perfekcyjna forma znajdźki i nawet jeśli nie są one czymś koniecznym do zebrania, są maksymalnie poboczną aktywnością, a nie czymś, do czego gra jakkolwiek zachęca, aby zebrać je wszystkie. Warto je zebrać, bo powiększa się za ich pomocą
swój ekwipunek. Tych jednak wystarczy zebrać 100, aby nie mieć więcej problemów z brakiem miejsca. A jednak biegałem godzinami po mapie szukając tych przesłodkich maluchów, aby znaleźć wszystkie 800 i świetnie się przy tym bawiłem, gdzie po setce księżyców w Mario umierają z nudów. Na świecie jest pełno interesujących postaci, fajnych misji pobocznych, zagadek otoczeniowych, a te rewelacyjnie korzystają z otwartego świata. Jest ich bardzo dużo i są świetne. Czy to wieża, która służy jako wskazówka zegara słonecznego o odpowiedniej godzinie wskazujące skarby, czy drzewa na szczytach gór układające się w strzałkę wskazującą skarby. Są to świetne zagadki i idealnie pasujące do tego otwartego świata. Tak samo jak moim zdaniem pasuje tu muzyka. Wielu ją krytykuje, ale dla mnie jest ona świetna. W połączeniu z barwnymi postaciami i ciekawą architekturą zamienia liczne wioski i miasteczka w grze na żywe miejsca, w których można się poczuć jak w domu. Ten motyw startowy, gdy po raz pierwszy widzi się ten majestat świata Breath of the Wild. Ta ciepła, spokojna muzyka przygrywająca w Terrytown czy Hateno. Ta skoczna muzyka Stalusów czy Hinoxów. Przerażająca muza przy walce ze strażnikami. Ta epickość towarzysząca zamkowi Hyrule. I co najważniejsze, te spokojne, relaksujące ambienty, które się słyszy po prostu zwiedzając ten piękny, ogromny świat. Sposób opowiadania historii również do tego otwartego świata pasuje, bo przez cały czas biegając po nim będziemy budować swój obraz świata i poznawać zdarzenia sprzed lat, rozmawiając z postaciami, zwiedzając otoczenia, szukając miejsc ze zdjęć z aparatu Zeldy, aby przypomnieć sobie wspomnienia z przeszłości. To jest tak dobrze przemyślane i zgodne z resztą gry. Ta otwartość jest również częścią gameplayu. Gra daje wiele mechanik i pozwala im ciekawie wchodzić ze sobą w interakcję, co czyni grę no po prostu bardziej angażującą i no i bawi, niesamowicie bawi. Po prostu podam tu kilka przykładów. Zwyczajne zebranie jabłka z drzewa potrafi w Zeldzie być świetną frajdą, a można je zebrać skacząc, wspinając się na drzewo, zestrzeliwując je łukiem, zrzucając dzidą, ścinając drzewo toporem, czy wysadzając bombą. Jest za zimno w górach? Upoluj dzika, znajdź papryczki chili, upiść rozgrzewającą potrawkę, smacznego. Załóż sweter, złap za pochodnie, użyj ognistej broni. Chcesz latać? Wezmij się wysoko i użyj paralotni. Zetnij drzewo, zatrzymaj je, uderz 10 razy, złap za nie i lecisz. Namów przeciwnika, aby zapalił trawkę? Ta zabierze cię wysoko. Takie chociażby zrobienie sobie mostu, ścinając drzewo, gdzie w innych grach też to często jest, ale tam równa się naciśnij A i oglądaj długą, nudną animację. Tutaj my to robimy sami, sami ścinamy drzewo, uderzając w nie, sami ustawiamy się odpowiednio, aby drzewo przewaliło się w dobrym kierunku, sami musimy balansować, co nie jest takie proste jak w innych grach, po tym, żeby z tego drzewa nie spaść. No to jest takie dobre. Ta gra jest taka wspaniała, z ogromną ilością zawartości i można by o niej mówić godzinami. Nawet jeśli ma tam jakieś problemy, no nie przeszkodziło mi się zatopić w tym świecie i świetnie bawić przez 200 godzin. I po tej kolosalnej grze przechodzimy do Rakuen. Małej, stworzonej przez jedną osobę w RPG Makerze gierki. Gierki pod każdym względem wspaniałej. Jeśli lubicie takie gry jak To The Moon czy Finding Paradise, nie przeszkadza wam konieczność ciągłego czytania dialogów i prosta grafika, Rakuen to pozycja obowiązkowa i polecam z całego serca teraz ten film wyłączyć lub przewinąć do pierwszego miejsca i w grę po prostu zagrać, bo jest to najpiękniejsza opowieść, jak udane mi było w jakiejkolwiek grze kiedykolwiek poznać. I naprawdę warto się z nią zapoznać. Oczywiście nie będę tu spoilerami sypać, ale mimo wszystko takie gry są najlepsze, gdy nie wie się o nich zupełnie nic. Więc cóż, Rakuen opowiada o chłopcu, który choruje i żyje przez to w szpitalu. Ten szpital może on zwiedzać i spotykać tam mnóstwo innych fajnych osób. Posiada on jednak magiczną książkę, Rakuen. Ta jest kluczem do magicznego, pięknego, fantastycznego świata, zamieszkanego przez przesłodkie kotostworki, różowe pączki, czy różowe pączki, które może tak naprawdę są jabłkami i tylko udają być różowymi pączkami. Osoby ze szpitala możemy również spotkać w tym magicznym świecie z książki. I w taki sposób przeskakując między dwoma światami, gra będzie nam przedstawiała opowieści dotyczące pacjentów, abyśmy mogli im pomóc. Te opowieści nie są pełnym zwrotu akcji thrillerem, jak To The Moon, nie są głęboko zmuszające do myślenia historią, jak Finding Paradise, ani nie jest skomplikowaną historią o rozwoju i relacjach postaci jak Lisa. Rakuen opowiada całkiem proste historie, ale może dzięki temu można się do nich tak odnieść, jest tak życiowa, tak wiarygodna, tak piękna. Nie ma drugiej gry, która by do mnie tak swoją opowieścią trafiła i nie ma drugiej gry, która swoją słodko-gorzką opowieścią wycisnęła ze mnie tyle łez. Ciągle chodzenie i czytanie lub słuchanie potrafi jednak czasem nudzić, nieważne jak opowieść gry by dobra nie była. Rakuen sobie z tym radzi, podobnie jak w ROF lub Little Nightmares. Jest pełne małych, prostych interakcji, które są na tyle ciekawe i różnorodne, że gra się nie nudzi. Graficznie Rakuen jest bardzo proste, ale ma to coś. Potrafi świetnie oddać tą szarość, monotonię, smutek szpitala i tą wspaniałość, magię, pełnię życia, świata z książki. Ten kontrast między nimi działa tu idealnie. I myślę, że opowiedzenie takiej emocjonalnej historii za pomocą realistycznej grafiki byłoby prawie niemożliwe. Oddanie wiarygodnych emocji wymaga perfekcyjnego voice actingu i animacji postaci, a dzięki tak prostej grafice i czytanym dialogom, nasza wyobraźnia może wykonać robotę lepszą niż jakikolwiek aktor. Trochę jak z czytaniem książek, tylko że tutaj ta prosta grafika naszą wyobraźnię popycha w danym kierunku. Jeszcze ludzie i realistyczne miejsce jak cię mogę, ale dobrze przedstawić realistycznie
wyglądające zwierzęta, rośliny, magiczne stwory, które ze sobą rozmawiają, jeszcze żeby potrafiło to oddać emocje, albo taki fantastyczny, baśniowy świat, to coś niezwykle trudnego. Nie mówię, że niemożliwego, chociażby takie Mass Effecty czy Wiedźminy pokazują, że da się, ale chcę powiedzieć, że taka prosta grafika i brak voice actingu połączone z wyobraźnią potrafią zrobić to tak samo dobrze, jeśli nawet nie lepiej. No i ta muzyka, która zawsze tak dobrze pasuje do wszystkiego, co robimy, czuć może lekką inspirację utworami wokalnymi z To The Moon czy Finding Paradise, czasem też brzmi to podobnie do skocznej wesołej muzyki z całego Plants vs. Zombies albo do poziomów, w których steruje się mandażową dziewczyną w Meat Boyu. To może dlatego, że Laura Shikihara, która stworzyła Rakuen, stworzyła wcześniej całą muzykę do Plants vs. Zombies i kilka utworów w grach o doktorach pamięci w Tej umiejętnym chłopcu. Uwielbiam też atmosferę tej gry, podobnie jak i w przypadku nowej Zeldy lub na przykład Final Fantasy 4. Opowiadają te gry dosyć ciężkie, poważne historie, ale robią to na wesoło za pomocą wspaniałych, baśniowych światów i to jest super. Rakuen to naprawdę wspaniała gra, jedna z najlepszych, w jakiej kiedykolwiek grałem i polecam ją każdemu z całego serca. Miałem trochę problem ogólnie z umieszczeniem jednej gry na drugą na tej liście, więc Bayonetta, Audiences Night i 10 gier są na podobnym poziomie dla mnie. Każda z nich mogła być na miejscu drugiej, podobnie Lisa, Horizon, Resident i Hollow Knight. Jednak co do pierwszych trzech miejsc jestem całkowicie pewny, a szczególnie co do pierwszego. Fury Mario 2, baby! To dobra gra. Fury było zainspirowane w dużym stopniu takim jednym tytułem sprzed kilku lat. Teraz ten tytuł otrzymał swój sequel, a właściwie jest nawet piątą grą osadzoną w tym uniwersum. Ta gra to Nier Automata i jak cały ten film poprzednio był czytany z kartki, z tekstu, który napisałem tutaj, nie ma słów, które mogłyby opisać, jak bardzo tą grę uwielbiam i uwielbiam w niej wszystko po prostu. Jest to niesamowita opowieść, niezwykle skomplikowana opowieść o ludziach, o tym, co to znaczy być człowiekiem, ale nie tylko. Jest to gra pełna małych opowieści. Każda jedna misja poboczna niesie ze sobą nie tylko świetny gameplay, ale i przepiękną opowieść czasami. Misje poboczne w tej grze są rewelacyjne. Sama gra jest przepiękna. To jedno miejsce to jest najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek w grach widziałem. To jest coś pięknego. Tak samo muzyka. Nie ma lepszego soundtracku. Nie ma lepszego. Nie ma blisko żadnej gry tego. Tej magii, jaką potrafi ten soundtrack oddać, tych uczuć. To jest coś niesamowite. I wykorzystanie w utworach muzycznych języka, który nie istnieje, to strzał w dziesiątkę. To jest coś tak rewelacyjnie działającego. Gra mnie całkowicie pochłonęła do swojego świata. Wszystkim, co robię. I tym, jak pięknie wygląda, i tym świetnym soundtrackiem, i dobrym gameplayem. I to wciągnęło po prostu tak kompletnie, tak całkowicie. Wiele gier na tej liście mówiłem, że mnie trochę wciągnęły, tak? Jasne, ale to jest nic w porównaniu z tym, co Automata ze mną zrobiła. Jedyne gry, które są tego blisko, to pierwszy Wiedźmin i pierwsze dwie części Soulsów, które tak, no, pochłonęły mnie kompletnie swoim światem. Właśnie ten świat, ta fabuła, tak, ta historia o ludzkości, ciągle zaskakująca. Sama gra robi tak dużo rzeczy, których nigdy wcześniej w żadnej grze nie widziałem. Gra tak mistrzowsko bawi się formą, przechodząc z bycia platformówką do bycia slasherem, bycia strzelanką z widokiem trzecioosobowym, do bycia szmapem i inne rzeczy też się tu pojawiają, które równie zaskakują. I to jak perfekcyjnie ta gra przyłączy się po prostu całkowicie między, no, mogłyby się wydawać różnymi grami, ale robi to idealnie, gdzie wiele innych produkcji wywala się na zwykłej zmianie kamery. Nie potrafi zmienić kamery, gdzie cały czas gameplay jest taki sam, ale no, kamera przeskakuje z tunelu na przykład do jakiegoś otwartego pomieszczenia. I to tak odstaje, tak jest niewygodne, tak jest nieprzyjemne. Nier Automata to gra, która ciągle strzela kamerą na każdą stronę, zmienia sposób grania w nią. I robi to po prostu bezbłędnie. Ciężko w to uwierzyć, no i wszystko w tej grze uwielbiam. No. Ten mały świat gry jest przepięknie skonstruowany, bo przez te same lokacje będzie się często przychodzić kilka razy i no, można się w pewien sposób do nich przywiązać. Tak samo do postaci, które wszystkie są świetne, rewelacyjnie napisane. Jedna z najlepszych opowieści, jedna z najpiękniejszych gier, najlepszy na pewno soundtrack, zarazem gameplay, który no, jest troszeczkę jak w Fury, tak? Znaczy jest wiadomo bardzo podobny co w Nirze, czyli mamy przykład gry akcji, tak? Gry slashera w stylu Bayonety, ale zarazem z dużą ilością miejsc bullet hellowych, z dużą ilością mechanik RPGowych. Jest tak dobre. Jest wszystko tak dobre. Jest wszystko tak piękne. Niesamowita atmosfera, opowieść, grafika, muzyka, gameplay, ciągłe zaskakiwanie gracza szalonymi pomysłami. Jest tyle rzeczy w tej grze, których nigdy nie widziałem zrobionych przez inną grę, a na pewno nie zrobionych tak dobrze. Nier Automata to arcydzieło, Yoko Taro to geniusz. Ja chciałbym rzucić po prostu kasę w monitor, ale z jakiegoś powodu pierwszy Nier jest niedostępny na PSN-ie i dlaczego, ja się pytam. Dajcie mi remake tej gry. Nieważne ile będzie kosztować, jak go kupię, ja chcę więcej tego po prostu. Mandarynki to byłby po prostu perfekcyjny owoc, gdyby niektóre nie były tak po prostu słodkie. Wiele z nich ma po prostu tą idealną ilość kwaskowatości, tak? Ten świetny balans między smakiem, słodyczą, a właśnie kwaśnością, większość.
i łatwo się obiera i w ogóle, ale czasem po prostu jak wskoczy to ta też się to chce robić. Nier Automata to gra perfekcyjna. Nier Automata to gra, która robi tyle rzeczy niesamowicie. Nier Automata to najlepsza gra, w jaką kiedykolwiek grałem.